Dzień dobry wieczór, dziudziątki moje kochane. Dzień dobry wieczór. Ojejku. Ja dalej zdechlak. Moje zatoki, kurde. To jest masakra z nimi. A jeszcze pod tyłkiem poprawia. Co ja się tu nie dostrzegłem do końca? No, trzeba się to podgolić, jakaś taka kurde. Ciapka. A to tylko w kamerze tak widać, w lustrze tego nie było. Dobry wieczór, kochani. Co tam u was ciekawego słychać? Witam po tygodniu. No jakoś tak się złożyło, że te live'y teraz tak czasami są co tydzień. No. Chyba wam to nie przeszkadza, nie? Jejku, co to jest? Jakieś papiery z Manfrotto. No niech se tu idzie. Oj tak, cześć kochani. Dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj taki luźny live'ik. Znaczy u mnie zawsze są wszystkie luźne, nie? Dzisiaj tak sobie pogadamy, troszeczkę zrobimy sobie wokół kadru. Dawno nie było tej serii. Znaczy był jeden odcinek tylko z tej serii. Tak sobie zrobimy i tam parę może zdjęć z mojego bloga, który jest obecnie trochę nieczynny. No nie ma czasu, żeby go prowadzić. Jednak kanał jest priorytetem i Facebook jest priorytetem, chociaż na tego Facebooka też czasu za bardzo nie ma i na Instagrama też wiele czasu nie ma, ale coś tam próbuje działać. Także jakoś to tam sobie powolutku idzie. Sorka, no to nawet nie było opóźnienia, tam widzę może 2 minuty. Zapomniałem, że ściągnąłem aktualizację do Windowsa i wyłączyłem komputer, poszedłem do fryzjera, potem obiad, tam inne takie domowe rzeczy. No i teraz przed live'em włączam kompa, tu kurde, niebieski ekran instalowania aktualizacji. Więc no, bałem się, że dłużej to zejdzie, ale nawet w porządku wszystko. Witam wszystkich, co dochodzą. Bardzo serdecznie. No, 64 osoby. 64 osoby w tej chwili, także fajnie rozkręca się. No, i zrobimy sobie ten wokół kadru. To są ogólnie takie pogaduchy, nie? Ja tam troszeczkę popowiadam, jakieś historie związane ze zdjęciami poszczególnymi. I jeszcze, kochani, tutaj będę się chwalił. Mamy, jest. Ale to potem, że nie było wszystko od razu na raz. Jest Optron Skyguider Pro, prowadzenie do astrofotografii. Dzisiaj jeszcze doszły do... Proszę dać mi spokój, dopiero co zacząłem, a to już, pancio, nie będziesz do ludzi gadał, tylko będziesz mnie głaskać. Kurde. No, także jest prowadzenie do astrofotografii, będziemy sobie działać już powolutku. Dzisiaj jeszcze doszła do mnie głowica Manfrotto. Jezu, jaki to jest model? 934 bodajże. Jedna z takich podstawowych, ale z takich troszkę lepszych głowic kulowych. Jak ja nie lubię głowic kulowych, to wam mówię, no ale dobra, no niech będzie. Niech będzie, no do prowadzenia głowica kulowa jest potrzebna jednak, no. No, głowice 3D, takie jak używam przy szerpie, to raczej nie się nie sprawdzają, więc muszę używać kulowej. No dobra, no to się, jakoś się to wezmę i przekręcę na tą kulową. Co tam jeszcze? Coś jeszcze muszę pochwalić. Dzisiaj, kochani, zamówiłem jeszcze wideograbera, czyli urządzonko, kupiłem takiego małego, zamówiłem pod USB, czyli urządzenie, które będzie, to jest tak jakby karta graficzna dodatkowa, która będzie mi szczytywać obraz HDMI i będę mógł w końcu jakieś normalne streamy prowadzić z pleneru. Chodzi mi o nocne streamy, no bo jest teraz to prowadzenie do tej astrofotografii. No, ja nie zawsze będę robił vloga z tego, ale często pewnie będę chciał sobie z wami pogadać, więc wezmę laptopa, podłączę D600, bo tam jednak najwięcej światła D600 wpuszcza nocą. No i do D600 mam obiektywy 1.8, więc też będzie więcej światła. Puści się
obraz D600 jako kamerę, a z podglądu Live View, oczywiście od razu mówię, to będzie mega zaszumione, bo D600 przy tam, powiedzmy, przy 6400 ISO na podglądzie Live View bardzo mocno szumi. Ale to będzie zaszumione, a zarazem będzie widać gwiazdy, będzie widać to, co się dzieje, łuny od miast, tego typu rzeczy, więc no, jednak mi na tym zależy. Jak szum będzie bardzo przeszkadzał, to będzie się włączy obraz czarno-biały, a, i będzie. Także będą streamy już plenerowe, nocne jakieś, od czasu do czasu będę robił i bardzo mi na tym zależało. Tak dla warsztatów, które prowadzę na YouTubie i jak i dla was tutaj ogólnie na kanale, żeby coś z tym prowadzeniem też robić. Oczywiście vlogi swoją drogą, tylko że no... Wiecie, no vloga zrobię, fajnie, cacy, no dla mnie lepiej vloga zrobić, bo... Znaczy, przy vlogu mam dużo więcej pracy, bo przy vlogu to jeszcze mam potem parę godzin obróbki i tam inne rzeczy, nie? Ale vlog ma dużo więcej wyświetleń niż live. Na vlogu zarabiam jakieś tam grosiki. Tam zdasz zawsze jakieś tam 20-30 zł wpadnie z takiego vloga. No z live'a to najczęściej nie ma nic, albo to jest jakaś piątka, albo mi YouTube zablokuje nie komentarze, tylko zarabianie na danym live'ie i to tak jest, że z tych live'ów to ja praktycznie nic nie mam. Poza radością rozmowy z wami, no. Także będę chciał, żeby to jakoś tutaj nauczyć się naraz streamować tak z nocą i robić zdjęcia. No myślę, że fajnie będzie, No jestem mega podniecony. No tak, Wojtuś, kudłata czeka na smaczki chyba, tak? O, właśnie przyniosła chrupki. Nie wiem, czy będzie słychać, jak chrupie. Niosła chrupki swoje i je mi tutaj. No co, słoneczko? Ale jesteś rozczochrana, rozespana. Mysiu, nie będę się teraz z tobą bawił, bo pracę mam. No. No i nosem mi tu rękę trąca. To jest słoneczko, kochane. Chyba, że czekajcie, ja zobaczę, jej się może woda skończyła, bo ona też tak pokazuje, że piciu nie ma. Sekundeczkę wracam, tylko ja wezmę i... wyłączę mikrofon i przejdę do kuchni. Oczywiście, że tak, słyszycie? Piciu się chciało. Wody nie było, susza w misce. No. I kurde. No, to jest tak mądry pies, jak przyjdzie, będzie nosem, trącać i do kuchni pokazywać, że w misce jest pusto i trzeba uzupełnić. Jeszcze sobie tutaj pop filtra poprawię. Od mikrofonu. No, także fajnie. Nawet znalazłem, bo kiedyś kupowałem. Mam przejściówkę HDMI na to małe HDMI, to będzie do D600 będzie spoko. Kabli HDMI mam, także tylko ten grabber. No. Jestem też ucieszony tym. No to będzie pewnie jeden chaos, ale w tym chaosie chaos jest twórczy, no z chaosu powstał wszechświat, więc no trzeba tak myśleć, nie? witam serdecznie. Widzę, że tutaj ludziska dochodzą, 92 osoby. Co chwilę ktoś się wita na czacie. Witajcie serdecznie. Arku, no prawie włosy oddałem na wideogramer. W ogóle to o, patrzcie, jaka krótka kita. 30 cm włosów dzisiaj. Uchara, to już mnie tak denerwował. Oh. A idzie z nichoinkami, to
Moja hetera cuduje, kurde, bo ona chce choinka, że długo była. No niech będzie ta choinka. Dla mnie ta choinka to taki... taki patyk, ale ona jest jak żywa, gnie się do światła, bo taka krzywa. Filanką tą zasłoną trochę zasłoniłem, bo od ściany tak odstaje. Oj, tak kurde, muszę przyciszyć sobie troszkę tę muzykę. Kurde, ciepło, gorąco. Grzeń go się odgręził. O kurde. Aż kwiatka mi tu ususzyło. Pierwa. Mój kwiatuszek. Dostałem go jak Klaudynę kupiłem. Kurde, czy... chyba plakiem go muszę potraktować, to wstanie. Ja sobie tutaj przygotuję, coś tam sobie pogadamy na temat tych zdjęć. Chociaż ja nie mam dużo przygód ze zdjęciami związanych. Zawsze, ja zawsze jakieś są, ale wiele ich nie mam. Oczywiście tutaj macie linka. No link do bloga jest oczywiście w opisie filmu, no ale i tak tutaj rzucę. No blog jest troszeczkę mało czynny, no ostatni post jest z kwietnia tamtego roku, kurczę, no pasowałoby to nadrobić, ale no, zdemotywowany trochę nim jestem, bo jednak jednak bym chciał zmienić tego bloga, kurczę, jakąś stronę fajną stworzyć i zrobić coś fajnego, a to tak wygląda jakby, kurczę, nie wiem, czas się zatrzymał z 10 lat temu. No ale no nie ma kiedy nad tym usiąść, nie ma kiedy nad tym usiąść. O, oczywiście mówię o tym moim szaleństwie fotograficznym, ale to za chwileczkę. To za chwilę. Ktoś tam się pytał o filtry. Dawid Gumowski. Wiesz co, ja staram się o filtrach nie wypowiadać i w ogóle o sprzęcie. Ze średniej półki. No, zależy jeszcze dla kogo jest średnia półka. No ja bym polecał. Jeżeli to nie ma kosztować nie wiadomo jakiego majątku, no to Nissi albo Haida filtry są bardzo fajne. Tokin Z Pro też nie jest zły. Wszystko zależy co dla kogo. No wiadomo, filtry ND szczególnie lubią zafarbować i trzeba się z tym liczyć. I nawet kurczę filtry Hightecha czyli potrafią mocno zafarbować w pewnych warunkach, więc no trzeba umieć to sobie nad tym zapanować i to albo polubić, albo znienawidzić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja raczej testami sprzętów się na tym kanale zajmować nie będę, chyba że ktoś mi poprzysyła sprzęty na pół roku, gdzie będę mógł przez pół roku tymi sprzętami coś pofotografować, porobić, sprawdzić w różnych warunkach, dopiero się na ich temat wypowiem. Bo takie tam testowanie, że ktoś przez tydzień robi zdjęcia, no to dla mnie to jest gówniane testowanie, a nie testowanie, bo to wszystko wychodzi w praniu, a czasami dopiero po kilku miesiącach. A żeby robić testy i robić coś samemu, no to musiałbym zakupić tego sprzętu w cholerę, a to jednak są koszty. A i tak tego sprzętu bym pewnie nie używał, bo ja raczej kupuję to, co mi jest potrzebne. I raczej się wypowiadam na ten temat, który mam. O. Znaczy na ten temat, który mam. Na temat sprzętu, który posiadam, bądź testowałem, albo moi znajomi używają i używają przez jakiś tam czas i już jakąś wiedzę na ten temat mam, bo się dzielą swoimi spostrzeżeniami na ten temat. To mi wystaje statyw filmowy Benro. Kochani, to on tutaj wystaje sobie, bo na tym statywie sobie dzisiaj tutaj rozłożymy sobie jeszcze to całe prowadzenie, to wszystko. I coś wam tutaj pokażę, jak mniej więcej już jak to sobie tak poustawiać. No tak, będę udawał mądrego, a pewnie jak pojadę w plener, to będą same kier wylecieć, bo przez pierwsze parę plenerów i kilkadziesiąt zdjęć nie będę potrafił sobie pewnie ustawić na gwiazdę polarną, albo wszystko będzie poruszone, bo dzisiaj się nawet śmiałem do Jacusia Modrakowskiego, że
Jacuś się z nami na czacie, cześć Jacusiu. Śmiałem się, że kurczę, do tego zestawu to ja jeszcze muszę dokupić jakieś barierki, taśmę ostrzegawczą i wyznaczać sobie strefę ochronną wokół statywu, że przypadkiem, kurczę, ktoś palcem nawet nie dotknął. No pies teraz mało zainteresowany, bo uzupełniłem Michę. Przed chwilą tutaj głowę zawracała, bo susza była w misce. Trzeba było wziąć i nalać piciu, a teraz widzę, słyszę, że nosi chrupki, karmę suchą i chodzi chrupie. No. O, już mówię, że... Ale dlaczego piesek tu przynosi Amciu? A dziękuję Wojta, akurat widzisz chrupie. Dlaczego piesek tu Amciu przynosi? Proszę jeść nad miseczką. Nad miseczką proszę jeść. Nie roznoś jedzenia. Kurczę. Oduczam jej roznoszenia tego jedzenia, bo raz zamach na mnie przygotowała. Poszedłem do toalety. Nie wiem, co ja robiłem. Głowę chyba myłem albo prysznic brałem. W każdym razie wychodzę. I jeb do tyłu. Kuźwa. Tyle mi głowa od umywalki przeleciała. Rękę całą, bark potukłem, posiniaczony miałem, kurczę. Druga była obdrapana gdzieś tutaj, z trupy potem miałem. Biodro całe potukłem, dupsko mnie bolało jak cholera. Nad miseczką proszę jeść, co ja mówiłem? Dupsko mnie bolało jak cholera, kurczę, pies na mnie zamach przygotował, naśliniła pod tym, pod wejściem do łazienki. No, ale ona dobrze wiedziała, o co chodzi, bo jak rypłem, to jak się przesuciłem, to myślałem, że w piwnicy wylądowałem. Kurde. No i ten. Ona dobrze wiedziała, o co chodzi, bo od razu spierdzieliła i się schowała w drugim pokoju. Dziękuję pięknie za donate'a na ciasteczka. A o czym Mateusz mówicie? A, o filtrach. Nie no, filtry za 30 zł to nie, to nie ma sensu. Nawet coś kupować, no tutaj no, trzeba przynajmniej tak z parę stówek dać za jeden filter, no, tak ze 100, 200 zł za jakiś taki w miarę filtr. No z takich lepszych, średniej półki to tak 3 do 5 stówek. No zależy co i dla kogo jak potrzebne, nie? Chociaż na przykład oryginały tylko z żywicy, oryginały kokin, kokin, kokeun, cokin, kuźwa, kokiny ja mówię. Kokina ja na przykład mam i są w miarę dobre. Oryginały kosztują, nie wiem, tam od 80 zł w górę. Kokina nie są takie złe. Dzień dobry wieczór, Zuziu i Jareczku. Witajcie. Ale kurde, mam dalej zatoki zawalone. To jest... Weźcie, to już mnie tak denerwuje. Wczoraj miałem temperaturę. Tak, taka ładna noc była. Chciałem... Nawet wyobraźcie sobie, że mam to prowadzenie już trzeci dzień dzisiaj. Cholera jasna. Jeszcze nie zrobiłem ani jednego zdjęcia. Jeszcze go nawet na spacer nie wziąłem tego prowadzenia. Noż kurde. Wczoraj miałem już byłem umówiony nawet z Jareczkiem, tutaj co się przed chwileczką z nim umawiałem. Znaczy przywitałem. Umówiliśmy się, że Jarek nawet chciał do mnie dojechać tam spod Przemyśla od siebie. Byśmy się spotkali gdzieś w połowie drogi, albo gdzieś byśmy tutaj u niej pojechali gdzieś na jakieś zdjęcia. No niebo było bardzo ładne w nocy. Kuźwa, no... Temperatura mnie chwyciła, znaczy no niewysoka, jakiś stan podgorączkowy, zgłębnie zaczął boleć, w głowie mi się kręciło, wszystko te zatoki, nie? Jest masakra. A dziękuję Daniel, dziękuję pięknie. No to na plaka będzie. Na plaka. No dają za farby kokiny, dają za farby. To fakt. Ja mam z kokina
MD4 połówkę z miękkim przejściem, nie, ze średnim przejściem. MD8 pełny. I MD8 z przejściem do MD2 z bardzo miękkim przejściem. Mam jeszcze tabaczkowy i niebieski kokina. Znaczy niebieski połówkowy i tabaczkowy połówkowy, no. Znaczy ja, Mateusz, w ogóle wiesz, no ja załatwiłem wszystkim spierdzielenie pogodowe, no przynajmniej do wiosny tutaj, przez to, że zakupiłem to prowadzenie, no to się wszystko szlak trafi zaraz. No. Ale no jeszcze jest księżyc. Jeżeli się uda i jutro będzie ładna pogoda, albo z soboty na niedzielę, to jadę do Oktawiana, Oktawian będzie mnie szkolił i będziemy coś działać. Sprawa wygląda tak, że no jeszcze jutro chociażby, czy w nocy, z jutra na sobotę, to księżyc będzie wstawał gdzieś 12:30 w nocy, więc jeszcze będzie można coś podziałać. No w tej chwili jeszcze troszeczkę za wcześnie wstaję, no gdzie, no kurde, wziąć prowadzenie do astrofotografii przy księżycu, który ma, nie wiem, tam w tej chwili 76% świecenia tarczy, że tak powiem. No to też jest się z celem się troszeczkę myli. No ale dobra, no dobra. Kurde, kochani, 120 osób, 48 łapek, no weźcie się, zlitujcie nade mną, no kurde, no to taki donate jest dla mnie, taka łapka, czy komentarz, no te łapki, no przecież, no to, kochani, no to algorytmy mi poprawia YouTube'owe, a YouTube znowu się namieszał i się popierdzieliło wszystko, kurde, wyświetlenia mi padły, no, także tam ten, nie, łapkę. O, widzisz, Mateusz, no. Oj, Gemini, kurczę, żeby tak wolny czas się z pogodą zgrał, to naprawdę, to trzeba mieć dobre szczęście. Dobrze. Już tutaj, kochani, może tak, pogadajmy sobie tutaj, może jakieś zdjęcie znajdę, coś o nim opowiem i będziemy sobie dalej robić pogaduszki. Co by tutaj można było? Tutaj pamiętam. Ja sobie tutaj nawet przypomnę troszkę, co zapisałem. Aha, dobra. Ja tylko chciałem przypomnieć, dlaczego robiłem te zdjęcia, bo wiem, że tutaj coś było. W każdym razie, no chociażby tutaj. Takie zdjęcia. No, było polowanie na zorzę polarną. Była przewidywana tam burza chyba G2 albo G3. G2 chyba miała być. Jakieś KP7 przewidywali i kurczę, że może być zorza polarna. To wyskoczyliśmy tutaj z Bartkiem chyba to było, tak mi się wydaje, chyba tak. Wyskoczyliśmy z Bartkiem na Ostrowy Tuszowskie w pola, bo tam mamy takie dosyć ciemną miejscówkę, to nie widać tutaj, bo mgła i... No to jeszcze było wcześniej, bo jeszcze się światła świeci, chociaż to jest w kierunku Mielca zdjęcie zrobione. Ale w każdym razie było troszeczkę mgły. No i oczywiście zorzy nie było. Ach, to kurde, zorza, tak. Nie było zorzy, więc zacząłem się bawić. No i stwierdziłem, że jeszcze nie robiłem czegoś takiego jak bokehy z gwiazd. No i na przykład tutaj mamy pas Oriona, Orion w tle. To na 85 mm robiłem. Na drzewko sobie ustawiłem. Przejrzystość powietrza była piękna wtedy, jak widzicie, to nawet na 20 mm, bo to było na 20 robione. Na 20 to było robione? Chyba na 20, tak. Bo tu Droga Mleczna przechodzi. Mhm. Nawet widać pięknie mgławice w Orionie. I tak mnie też tutaj zdziwiło, bo w tą stronę właśnie fotografując mam ciemne niebo. A tu takie łuny jasne, białe były i tak się zacząłem zastanawiać, skąd te łuny, co tam się działo. Nie wiem, czy w lesie ktoś coś robili, oświetlali jakimiś halogenami, czy coś, bo było naprawdę bardzo, bardzo jasno w tamtym kierunku i biało, ale nie mam pojęcia, od czego to tak było. No tutaj też widać tą mgławicę, no plejadki. O, tutaj chyba bodajże na 85 mm tak robiłem Oriona i tu jest tak bardziej widoczna ta mgławiczka. Tu z jakimś śmieciem są plejady
i gwiazdozbiór byka. No, na prowadzeniu to będzie całkowicie inaczej wyglądać. No i zacząłem robić. Kurze, kto mi tutaj coś pisze? Czekajcie, 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 bo ja muszę wziąć i... dzwonki tu wyłączyć, bo będzie mi tu pikać. O. Jest Orionik w każdym razie. Tutaj jest pas Oriona, tutaj jest Tamgowica Oriona zresztą w tym miejscu. To było na 85 robione i chyba, nie wiem jaką przysłonę tutaj dałem. Chyba 1.8 albo 2.0, tylko w każdym razie no, tutaj ten bokeh tych gwiazd byłby dużo piękniejszy i większy, tylko że ja dosyć daleko miałem do tej gałązki, tak żeby złapać gdzieś ostrość. Nie miałem żadnego nic takiego fajnego na pierwszym planie, żeby ostrość na tym złapać. A znowuż na trawach, bo myślałem też zrobić od dołu z trawami, prawda? Tylko że trawy się bardzo, bardzo, bardzo mocno poruszały, bo było troszeczkę wiatru. Nie był to wiatr na tyle silny, żeby poruszać gałęziami, ale suche trawy latały. I nie było nic takiego ciekawego, co na czym można byłoby to ten obiektyw wyostrzyć, po prostu na pierwszym planie postawić i w tle te gwiazdy. Także zacząłem robić po prostu na drzewo. Tu jakieś krzewy takie złapałem, ale też pewnej odległości ode mnie. No, w każdym razie zobaczcie, no, gwiazdy, jakie mają piękne swoje barwy, nie tylko błękity, ale jest też dużo żółci, pomarańcze są przy niektórych gwiazdach, więc też to taka moja rada dla was, żebyście zwracali uwagę na to, na temperaturę barwową, nie tylko ją dostosowywali, na przykład schodzili bardzo nisko, bo jest duże zanieczyszczenie światła. Trzeba też zwrócić uwagę, żeby te naturalne barwy gwiazd, żeby zostały, żeby one były widoczne. No. A tutaj jest znowu podobne zdjęcie jak to, tylko że to jest wyostrzone tutaj na tą gałąź. Gałąź, a tutaj jest wyostrzone na gwiazdy w tle z drzewem rozmytym, nie? No, tak, na przykład z tym postem tak jest związane w historię. Nic ciekawego. A tutaj robiłem kometę Virtanen, to jest ta zielona kropka, no ale to też nic tutaj ciekawego nie ma. Patrzcie, kurde, śnieg był. Śnieg był, kiedy to było robione? W grudniu, śnieg był, kurczę, a u mnie stokrotki pod blokiem kwitną. Znaczy u mojej mamy pod blokiem, czyli dwa bloki dalej, a u mnie znowuż bzy, zielone pąki puściły, a u mojej siostry bazie zakwitły. Księżyc troszeczkę przeszkadzał. Trochę cirrusa wtedy było, ale w każdym razie jest vlog o tym na kanale oczywiście, więc zapraszam. No w każdym razie to takie zdjęcie zrobiłem. No, ja bym miał wtedy prowadzenie, na pewno byłoby lepiej. No ale to będziemy sobie z tym prowadzeniem robić teraz dopiero. No tu nic ciekawego się nie działo, tutaj też nie. O kurde, tutaj też śnieg spadł. Tak, kurczę, aż tak się podnieciłem, bo tak było pięknie w nocy chyba. Nie wiem, która to była w nocy, ale w każdym razie dosyć późno już. Z kolegą wtedy wyruszyliśmy, pojechaliśmy zdjęcia porobić. To jest na Dworek Oborskich i Pałacyk Oborskich w Mielcu. Jest vlog też, można sobie poglądać. Także, no kurde, dawno nie widziałem, powiem wam, śniegu. Znaczy, było troszkę u mnie w tym roku, ale to tak mini. Jabro, powiem ci, że ósemka, rybie oko, ja nie lubię tego obiektywu. Znaczy, to mówisz o Samyangu pewnie, nie? Jeżeli chodzi o ten ze światłem 3,5, no to on dopiero jest ostry tak gdzieś od 5-6, dla mnie względnie. Troszkę za słabe do szkiełko. Miałem ten obiektyw, ale sprzedałem. W każdym razie, no tak, mnie dosyć irytował. No tu Geminidy 2017, to nie będę. Czy tutaj coś było? Nie, tutaj też nic ciekawego. O tak, może o tym sobie w tej pościgu coś powiemy. Pasaż wodzie na pewno znacie, to wszystko znacie, więc tutaj nie ma sensu
Tutaj wam akurat opowiadałem o tym, właśnie pierwszy ten był, pierwszy odcinek tej serii wokół kadru było o tym, jak spaliliśmy auto koleżance. O, tutaj ten opad, tylko nie wiem, czy to jest jedno, czy zdjęciowe. I może to odpalimy sobie, zaraz coś powiemy na ten temat. O tej Zorzy też gadać nie będę, bo już się o niej tyle ogadałem. Ekstremalna droga krzyżowa. O, to tak troszeczkę reportażowo, więc też myślę, że coś warto powiedzieć. Tutaj coś było z Zorzą Polarną. Tak sobie przeglądnę i... Tu nie ma nic, tu nie... A, to też nie ma nic ciekawego. Znaczy nie no, zdjęcia są ciekawe, jak najbardziej zapraszam, posty są ciekawe, tylko chodzi mi o to, że coś do powiedzenia na jakieś anegdoty, nie? Coś jakieś przygody związane z daną serią. Tak patrzę i wypatrzać nie mogę. O, niech będą burze. Tutaj też było coś się działo. O, tutaj nie. O, może to. Kochani, przepraszam, że tak zamilkłem ostatnio. Teraz, aż ostatnio teraz. Ale, o, tu jest jeszcze jedna ekstremalna droga krzyżowa, więc coś na ten temat powiem. Jeszcze tak patrzę. A może Tatry z Góry Kotrzubej, bo to są nawet w miarę widoczne. Co to za alarm? Się włączył. Nie mam pojęcia. Poranek na bagnach. Dobra, na razie będzie tyle, coś tam pogadamy i sobie jeszcze pogadamy na tym. Czy zaczepiłem jakieś dresy na mieście? Albo teraz? A w tamtym roku latem ja zaczepiłem dresy. Dresy takie, kurde. Ale wtedy wkurzony szedłem. Stało trzech na chodniku BM-ką. Drzwi otworzone na oście z BM-ki. Przejść się nie dało po chodniku. Środek dnia. A miałem taki wkurw na twarzy, normalnie, że mnie pozabijał. No tak, idę, nie mogę przejść, to kopnąłem te drzwi, zamknąłem to BM. Jeszcze na mnie popatrzyli. Coś tam, nie pamiętam, coś tam ryja na nich zdarłem i poszedłem dalej, nie wiem, kurde. Ale w każdym razie byłem, coś wtedy się, ktoś mnie wkurzył czy coś i cholera jasna, no zdarłem się na nich konkretnie. O, tu też była zima, kurde, to zimę warto pokazać. Niedługo będziemy dzieciom pokazywać i wnukom i innym. Patrzcie, tak wyglądał śnieg, kochani, nie? O, tu, o, i tutaj była anegdotka ta w Blasku Księżyca, tutaj z myśliwym miałem przygody. To też można coś opowiedzieć. Jejka mnie w nosie korci. I ten las nocą jest związany z tamtym drugim, więc też odpalę. Dobra, powiedzmy, że tyle na razie. To jest jedno zdjęciowy post, to jest jedno z moich ulubionych zdjęć. Zdjęcie Pińczowa jesienią, o zachodzie słońca. Wiele razy wam to zdjęcie pokazywałem. Tu Dolina Nidy, piękna miasteczko w dole, to jest Góry Świętej Anny zdjęcie robione. Tutaj w ogóle to robiłem plener ślubny. Pojechałem z parą ślubną, robiłem plener ślubny. Było tak pięknie. Kurczę, ja strasznie wtedy żałuję, że nie miałem czasu, żeby vloga nagrać, bo było przecudownie. Założyłem tutaj, pamiętam, ND4 połówkową na 50 mm. I zrobiłem to zdjęcie. Oczywiście troszeczkę potem dopracowałem w Lightroomie. I tu było... I stworzyłem taką pocztóweczkę. To już byłem mega zmęczony, bo to już była praktycznie końcówka naszych zdjęć z tej no, z tego pleneru.
Tutaj chyba jedno oszustwo photoshopowe zrobiłem, tutaj śmietnik bodajże był i ten śmietnik chyba wyciąłem, zaciapałem. Gdzieś tu chyba był, tu czy tu gdzieś był. I kawałek w każdym razie wystał. A nie chciałem stracić kadru tutaj, bo mi tutaj ta kompozycja bardzo pasuje, taka w ten sposób, żeby tutaj nic nie przycinać, więc... taka anegdota, nie anegdota. Co tutaj jest? A, tutaj polowałem na chyba bodajże jedne z pierwszych konwekcji, jakie się pojawiały. Nie, to nawet nie pierwsze, przepraszam, nie pierwsze, bo to było w maju 2017. Tutaj nad... ja mam takie malutkie te zdjęcia na blogu. Nad pogórzem Strzyżowskim. Tutaj piękna, fajna komórka burzowa z widocznym wałem szkwałowym. Tutaj te smugi opadowe, plus jeszcze światło tutaj mieniące się, zmieniające barwy w tych chmurach pod wpływem rozszczepienia świata, chociażby w deszczu, w kropelkach lodu. No fajnie, fajnie, fajnie było. Tutaj ta chmureczka, zobaczcie, to taka malutka chmurka i jaki opad z niej tutaj, o, idzie. Jaki tutaj opad, bo to jest opad deszczu, ta smuga, z takiej chmureczki małej. Też to było bardzo, bardzo, bardzo fajne. No i jeszcze wracając, tu jest w Książnice, są od strony Kiełkowa zdjęcie zrobione, tam już zachód słońca. Nad nas przechodziły tak chmury już burzowe, z tyłu za nami przechodziły. I tutaj już tak kowadło troszkę naszło i tak pięknie w cieniu oczywiście nad kontrastującym zachodzącym niebem, tu zachodzącym słońcem, jasnym niebem niebieskim jeszcze tutaj u góry pięknie ten opad deszczu, te smugi się wymalowały i bardzo mi się to spodobało. No i przy okazji kadr fajny, bo kościółek, droga, jest perspektywa, jest złoty podział, fajne barwy, wypełnienie kadru, także tutaj mi się to bardzo, bardzo, bardzo podobało i to jest jedno z moich też ulubionych zdjęć. Tutaj znowuż mamy kwietniowe zdjęcia. Też w Kiełkowie. Czyli to jest droga, która łączy się z tą drogą, z której zrobiłem zdjęcie z tym kościółkiem przed chwilą, z tym opadem deszczu. Tutaj mamy o zachodzie słońca chmury burzowe, kumulonimbusy w strefie zimnej masy powietrza, czy w strefie chłodnych mas powietrza, one się wtedy takie ciężkie wytwarzają, obfite w deszcz, niekoniecznie mają jakieś wyładowania, w sensie pioruny, błyskawice, ale i tak bardzo nisko się snują nad horyzontem. I to jest piękne w tych chmurach. O, tutaj troszeczkę widać. No niestety światełko zasłoniło, nie było, tutaj światełka nie wpadało już takiego zachodu słońca, ale troszeczkę widać mam matusy takie delikatnie rysujące się. Tutaj oczywiście opad deszczu, ciemność. Zachód słońca był po prawej stronie, jak jest to drzewko, to w tamtą stronę, ale ciemność, taka totalna ciemność tu nad nami, błękity, zielenie na chmurach, a tam taki płonący, pod chmurą płonący pas rozświetlonych innych chmur. No pięknie, pięknie. To się czucie malowało. Tutaj też te opady już tak z pewnej odległości, to chyba na 70-210 robiłem. O, tutaj widać, jak ta chmura już się kończy, ona przechodzi, poszła w tamtą stronę, jest panoramka zrobiona i jak widać, jak ona schodzi niziutko, a tu już jest końcówka tego kowadła chmury szelfowej. Tutaj tak samo po jednej stronie opad, duży opad deszczu, smugi są i tutaj fajnie przebłyskujące tylko promienie flary od słońca za innej chmury już zachodzącego słoneczka. No piękne, piękne barwy było, pięknie się działo. Tu też taka chmurka druga, to jest inna chmura już, druga w tym samym miejscu, bo to szły jedna za drugą. To były takie małe, izolowane komórki. A możliwe, że Marshall, to nie były mamatusy. W każdym razie mi się wydawało, że to mamatusy. Ale dobrze, dobrze, jak coś, to mnie tam poprawiać. Ja z meteorologii jakiś za dobry nie jestem. Tutaj też pięknie widać, jakie te komóreczki, te chmury szelfowe, jak one tutaj pięknie się
malowały. Aha, to jest powtóreczka. Tu byłem z kolegą. No, to jest komórką chyba zdjęcie. Nie, nie komórką, przepraszam, aparatem robiłem. Tak. Jeszcze Unolotem. Unolot jeszcze miał z tyłu białe zderzak, widzę. Tak. Uno Borghini, Matizik, Żaba i jeździliśmy za burzolami. Tu co mamy? Ekstremalna droga krzyżowa. Robiłem taki reportażek tutaj dla organizatorów z Mielca. No i tak zastanawiałem się na początku, jak go... Bodzio, czekaj. Wysoko, Bodzio, dominuje tutaj przeważnie... Nie wiem czemu. Przeważnie to jest Śląsk, Dolny Śląsk i Wielkopolska. No i dużo osób jeszcze z zagranicy jest. A reszta kraju, no oczywiście są osoby, ale jest tak marniej troszeczkę pod tym względem. No ja jestem południowy wschód, nie? Mielec, czyli Podkarpacie, a geograficznie to nie Podkarpacie, tylko Małopolska to jest historycznie geograficznie. No ale no, nieważne. Byłem poproszony o zrobienie takiego reportażyku, więc jak najbardziej zrobiłem. Potraktowałem go też jako wyzwanie. No i tak się zastanawiałem, jak go ugryźć. No ale stwierdziłem, że każdy, kto idzie, to idzie z latarkami, z tych pielgrzymkowiczów, więc dobrze będzie to ugryźć na długich czasach i ugryźć w ten sposób, żeby to fajnie połączyć światło tych latarek, ludzi stojących, innych i idących, na przykład tutaj ktoś idzie, widzicie, tylko smuga po nim została i kawałek światła, ludzi idących i światło tych latarek właśnie z gwiazdami, że to taką fajną, ładną dynamikę wprowadzi i coś poopowiada. Więc no północy jeździłem, no tu na przykład wchodzą na wały od Wisłoki, idzie pielgrzymeczka, tu mamy księżyc, są plejady, no trochę takiego cirrusa, chmur wysokich też było, ale to fajnie nawet, bo one, tu nie robiłem zdjęciasto, tylko robiłem te, no jak one się zwą. No takie reportażowe zdjęcia, więc takie urozmaicenie nieba takimi chmurkami, nawet mi się podobało. No tutaj miałem troszeczkę problem, żeby zrównać światło gwiazd ze światłem tych latarek, żeby nie spalić za bardzo tymi latarkami, a zarazem, żeby tam, gdzie ludzie idą, żeby oświetlało też przestrzeń przed nimi ładnie, żeby ona nie była spalona, ale tak ładnie oświetlona. No ale myślę, że poradziłem sobie z tym. No tutaj wiadomo, jest spalenie, bo idą w moim kierunku. Tutaj w ogóle jeździłem po dużej, bardzo dużej części. O, tu jest Mielec w tle, oczywiście druty, stadion, kościół na Borku tak zwany, czy na osiedlu lotników, kościół pod wezwaniem Ducha Świętego. A my mówimy na jego kościół pod wezwaniem Czterech Skoczni. To jest Unolot. I tutaj właśnie też i część szło wałami, część oczywiście oni się rozdzielili, ja tak jeździłem pomiędzy jednymi a drugimi, tymi co szli na północ, na południe, na wschód. To wiecie jak te pielgrzymki się odbywają. O, to fajnie, ktoś wszedł i tylko pyk, 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 pyk. W pewnym kroku tam, nie wiem, głową do dołu dawał i oświetlało mu nogi kawałek, nie? I tak jakby był błyskiem stroboskopowym zdjęcie zrobione. No tutaj troszeczkę tak porobiłem na tych wałach, widzę więcej tych zdjęć. Tutaj było coś w lesie jakimś, tak, tutaj większa grupa już szła, do obwodnicy dochodzili. I tak dawali tym światłem, no ale no, też robi to ten klimat, za bardzo to spaliłem, ale robi to ten klimat. No tu już przeszli przez obwodnicę, szli w kierunku Krzowa Narodowego, to oczywiście jakaś postój, czy stacja, że tak powiem, przy jednej z kapliczek. Odpoczynek, chociaż to dopiero z Mielca wyszli, nie? A tutaj tą drogą, tutaj przez obwodnicę musieli przejść. Tutaj już dalej sobie szli miejscowością. Tu jacyś ludzie, tu już po prostu wykorzystałem sobie, wiem, dystorsje i te sprawy, ale zależało też, by jak najwięcej gwiazd było. Tutaj był błysk lampą na zamknięcie kurtyny migawki, żeby zatrzymać ich idących przy długim czasie. Tu jest na przykład bez lampy, a tu jest z lampą, nie? Żeby zatrzymać ich idących w moją stronę. Tutaj przy Babulówce, tu w kierunku Jaślan, tak, tu już z Tuszowa sobie przeszli i w kierunku Jaślan sobie ludzie szli. W Jaślanach strażacy bardzo, bardzo miłą niespodziankę zrobili, to w ogóle było nieplanowane, przyjechali, tak, bo oni kawałek dalej mają remizę, rozstawili się z jedzeniem, z ciastkami, z grochóweczką, kawką, herbatką, sam się uraczyłem pyszną kawką, było przesympatycznie.
Tu pod kościołem zrobili taki przystaneczek. I tutaj też na przykład wykorzystałem, zobaczcie, jak wykorzystałem, potężny był reflektor halogenowy, taki nawet nie halogenowy, to chyba LEDowy był. To jest kościół Świętej Anny w Jaślanach. Taki reflektor był strażaków po prostu. Oni postawili go, żeby tutaj oświetlić sobie to swoje stragan, że tak powiem, z tą kawką. I zobaczcie, jak zasłoniłem go drzewem, to źródło światła, bo no i tak byłoby jednym wielkim spalenizną, a dzięki temu, jak pięknie zyskałem kontrę tutaj, może nie oszronionych gałęzi, ale takich gałęzi troszeczkę jakby zwilżonych taką rosą, prawda? I jak pięknie to rozświetliło tutaj cudownie. Także, no i lubię tak wykorzystywać. Tutaj oczywiście sobie oni idą, przechodzą przez Jaślany. No tutaj dalej jakieś tam te. Tutaj już kawałek dalej, troszkę w ogóle w innym miejscu powiatu, że tak powiem. Też na północy, ale Jaślany są bardziej na wschodzie, a tutaj Kliszów na zachodzie. To jest stara kapliczka świętego Nepomucena. Święty Nepomucen to taki czeski święty, który jest patronem dróg, znaczy on jest patronem mostów w Czechach. W Polsce się przyjęło, że mostów i dróg. I tak stawiali tego Nepomucena właśnie najczęściej przy jakichś mostach, bądź na rozstajach dróg. No a dlaczego się w ogóle w Polsce kapliczki na rozstajach dróg często stawiały? A to dlatego, że stary słowiański zwyczaj, na rozstajach dróg ludzie zostawiali dawniej jedzenie, odprawiali modły. Bo wierzono, że licho, taki demon, wredny, zły duch, nasz słowiański, licho tak zwane, a do tej pory się mówiło, niech się licho weźmie, nie? Że tam licho jest i zbłąkanych, znaczy i ludzi, wędrowców potrafi zbłąkać tak, że zabłądzą całkowicie i z głodu umrą. Dlatego na takich rozstajach dróg dawniej zostawiano też jedzenie, jakąś tam wodę, tego typu rzeczy, żeby taki zbłąkany wędrowiec mógł stanąć i poślić, ale też na jakoś tam nie przebłaganie, ale jakoś tam zluzowanie, że tak powiem, tego licha, żeby ich nie wzięło. No, weszli katolicy, no to katolicyzm, jak wszedł do Polski, zaczęło to tutaj naszą wiarę rodzimą wypędzać, to bardzo dużo przejęto do światowego chrześcijaństwa w ogóle, naszych tutaj słowiańskich wierzeń. No i tak te kapliczki do tej pory stoją na tych rozdrożach. I tak to się odbywa, kapliczki czy krzyże. No nieważne. Tutaj jest drugie zdjęcie. Zobaczcie, jak się tutaj drastycznie światło zmieniło i temperatura barwowa. Tutaj było mocno oświetlenie, tutaj żadnych lamp nie używałem. Oni się oświetlali tutaj sami, tylko tymi latarkami. Nawet do nich nic nie mówiłem. A co najwyżej robiłem też za pomoc. Woziłem wodę, aby ktoś chciał. Miałem w bagażniku i jeszcze, co tam jeszcze, jakoś apteczki o tego typu rzeczy, jakby coś trzeba było, to byłem pod telefonem, aby trzeba było pogotowie wezwać czy coś. No i tutaj już zmieniła się, jest tylko jedno światło latarki zostało, światło o całkowicie innej barwie i już całkowicie inny wyraz zdjęcia jest, prawda? No, a tutaj znowu ktoś odpalił taką mocną LEDową latarę, już się zrobiło zimno i niebiesko. Tam widać, jak idą, tylko takimi grupkami. Jedna grupka, to potem druga. Tu następna się doszła. Ci tutaj stali już dłużej. Inni poszli. No tak całkiem tak fajnie. No szkoda, że tutaj dalej się nie dało, bo tu już płot taki. Kurde, ktoś płot postawił, taki masakryczny, wielki, drucianej. I no brzydko. To fajne miejsce by było w ogóle, to miałem w planach na różne zdjęcia z tym Nepomucenem, no ale nawet nie ma tam jak stanąć dogodnie. Dobrze, no. Także ten, no tutaj przygód żadnych nie ma, no kolejne polowanie na zorzę polarną, no to było takie, no nawet udane, no jeżeli u mnie wystąpi taki fiolet i delikatny zafarb zieleni, jak tutaj chociażby widać, takie selfie sobie zrobiłem, tutaj jestem, tutaj oświetlony bardzo mocno kościół od Sanktuarium Madonny z Puszczy w Ostrowach Tchórzowskich, bo to jest na Złotej Górze. No taki fiolety, kurczę, troszeczkę złapałem i te zielenie, no to dla mnie to już jest mega radocha, jeżeli coś takiego się pojawi. O, chociażby jak tutaj, nie? No to tutaj no, nie ma więcej co do gadania. Uno miało dużo zdjęć, Klaudyna tyle nie ma. Tu też jest Złota Góra. I tak, kurde, jeździłem z Paulą. O Jezus.
Jesus Marian ze 4 godziny spokojnie my jeździli. 4-5 godzin polując na burzę. Wszędzie się burza jakaś pojawiała na radarach, no to w auto jedziemy, w Unolota. Dojeżdżamy, burza klap, nie ma. A to takie malutkie, izolowane komórki się tworzyły. Kurczę, szła burza następna, myślę, nie, Paulinko, już tam już pod koniec, mówię, jedźmy jeszcze na Złotą Górę, może ze Złotej Góry coś zrobię, bo jeszcze tu jakieś miało być coś się miało dziać wtedy, jeszcze jakieś zjawisko miało być, nie pamiętam już dokładnie co. No i w każdym razie za tymi, przepraszam, muszę się napić, mi zasło. No i w każdym razie tutaj było gadania, gadania. Pojechaliśmy z tego polowania, ani jednego zdjęcia nie zrobiłem. Na tą Złotą Górę i tak siedzę z godzinę, Paula już marudzi. Już do domu, to już późno dosyć nocy było. Ktoś tak, kurde, no to dobra, pakujemy się, jedziemy na radarach, pusto, nic się nie dzieje. Ja już się tam pakuję do auta, zjeżdżamy już z tej górki, no to Złota Góra, jak się tutaj mówi, no ale to jest nieduże zniesienie. Ogórecek taki. Zjeżdżamy w dół, Paula mówi, ty, błysnęło się. A ja już taki, kurczę, byłem już taki wkurzony, że nawet tego nie zauważyłem. Mówię, no jak się błysnęło? Mówię, tak patrzę przez okno w tym Unolocie, nic tu nie ma, kurde, jedno nimbo. Jedziemy. Ale mówi, no nie no, błysnęło się, wyjdź, rozłóż aparat i może z jakieś zdjęcia zrobisz. Myślę, dobra. Bo to wyszedłem, rozłożyłem to znowu wszystko. No i kurde, zaczęło błyskać, zaczęło walić. No, przepraszam, dobrze, teraz sobie przypomniałem. Zaczęło błyskać, zaczęło walić, ale wrócę do wcześniej, co pojechaliśmy na Złotą Górę, bo widziałem, że na Świętokrzyskim jakieś burze przechodzą. No i właśnie, pojechaliśmy i zrobiłem parę błyskawic, tutaj jest nad Górami Świętokrzyskimi, to są Góry Świętokrzyskie tutaj, o. Nad Górami Świętokrzyskimi, tutaj bodajże Święty Krzyż nawet zrobnęło. Tu jest Święty Krzyż, tutaj jest jakieś coś tam, pasmo jeleniowskie chyba. Tam coś się działo, ale u mnie było takie, widzicie, no jedno nimbo. No i wtedy właśnie, wracamy. Rozłożyłem się, a tu kurczę, idzie taka komóreczka na Sandomierz. Jedna malutka Wisłą sobie przechodzi od strony Połańca w kierunku Sandomierza. Taka izolowana komóreczka burzowa. No szkoda, że tutaj te chmury były naprzeciwko, ale mimo wszystko jaka radocha, nie? I kurczę, zaczęło walić. Ja wtedy zacząłem timelapse robić. W ogóle odpaliłem. Do szczęścia mi tylko brakuje jakichś sprite'ów, żeby były. No ale mimo wszystko zobaczcie, jak tutaj no pięknie ładowało. Wyładowania oczywiście poza strefą opadów. Jak dla mnie one są najpiękniejsze. No pięknie to wyglądało. No w każdym razie, no tylko, kochani, no, czy nie brakuje tutaj jakiegoś sprite'a pięknego, ładnego? I tyle. No więcej mi tu nie trzeba, no. Albo jakiegoś meteora pięknego. No więcej mi tu nie trzeba. No ale no, bo taka przygoda była, także... ja już ze zmęczenia i z nerwów już bym w domu pojechał, a to się okazało jednak, że warto było. Warto było zostać, bo ona pojawiła się, nagle zaczęło błyskać. I jak się pojawiła, tak szybko zgasła. Ta komórka burzowa. A tutaj taki wpisik jest króciutki. Po prostu jedziemy sobie Unolotem. Robiliśmy zdjęcia na stawach osieczyskach w Bobulach. I mówię do Pauli jeszcze, mówię, chodź kochanie, jeszcze pojedziemy, to jakiś wschód słońca my tam robili. Pojedziemy sobie do pod kopliczkę Świętego Huberta. No to akurat tą drogą się jedzie tam od tych stawów. Dziękuję. Na chusteczki będzie. Panie, no muszę kupić okulary. Te mają 15 lat, się kurde rozleciały. Tu już mi druty wystają. Za uchem mnie to kuje. Poza tym nie są zbyt to dobre okulary do samochodu. No zrysowane już, jak nie wiem. Pasuje kupić nowe. Także zbiorą teraz na okulary. Żeby móc cokolwiek widzieć, czytać i zdjęcia robić. No. Jak widzicie, kochani, to wszystko, co tutaj dostaję od was, ja pięknie inwestuję. No.
Dobrze, w każdym razie jedziemy sobie unolotem, a tu piękne statko jelenia z 30 sztuk, jak nie lepiej, sobie wylazły, troszeczkę popatrzyły na nas i tak dosyć długo przechodziły. To porobiłem, zobaczcie, no to porobiłem trochę zdjęć, to nie jest żadne robienie na serii, bo na seriach nie robię. Tylko, no piękne to statko. W sumie, jeżeli chodzi o jelenie, to pierwszy raz takie z bliska widziałem takie duże stado, bo tam wiadomo, jakieś tam pojedyncze sztuki, czy tam po 5-6 to człowiek widywał w skupiskach, ale tutaj takie piękne zimowe stado, one się na zimę łączą, stada piękne naprawdę sobie przechodziły. Oczywiście też nie szybko zrobić zdjęcia, to tak, bo jeleń idzie i ten jeleń gdzieś tu na środku. Nie, ja tutaj pilnowałem, zobaczcie, żeby to był jeszcze, właśnie tutaj musicie zwracać uwagę, że musicie wziąć i jeszcze sobie w takich sytuacjach pilnować, żeby też jeszcze kadr ładny stworzyć. No ty, panie, zobaczcie, ta gałąź, tutaj perspektywa idzie w złoty podział. No troszeczkę mam spalony tył, no ale jednak mi zależało na szczegółach tych jeleni, nie? Tu dosyć ciemno było, tu wysokiej czułości używałem. Także ten, no ale w każdym razie tak sobie tutaj uszaliłem takie jelonki. Tutaj kolejna droga krzyżowa, tą robiłem rok wcześniej od tamtej. Tutaj akurat właśnie na Babulach taka kapliczka jest, czy piechotach, nieważne. Tutaj w kierunku Blizny szli lasem, tutaj deszcz padł w ogóle, no bo widzicie, jakie jest zanieczyszczenie światłem, chmury niskie i padał deszcz, także w takim deszczu robiłem, tutaj przez puszczę sobie szli. No tu za wiele zdjęć nie ma, no tak pokażę parę dosłownie, tylko i tyle, nie? Bo jeżeli chodzi o techniki robienia takich zdjęć, to troszeczkę tam mówiłem wcześniej. No tutaj taka ciekawostka jest, no też jest jakiś vlogas. Tutaj, kochani, mamy Tatry z górki Koczuba i to jest taka górka właśnie koło tej Złotej Góry, to jest niedaleko Mielca, w Kosowach. I tak czubeczki Taterków Mięguszowieckich szczytów tutaj widać, tutaj troszeczkę i tutaj, takie większe zbliżenie, widać Taterki o zachodzie słońca, raz na jakiś czas, jak jest dobra przejrzystość. A tutaj jeszcze jest Pogórze Strzyżowskie, Góra Heum, Góra Bardo. O, także tutaj też polowałem na Tatę, teraz już jakoś mi się nie chce. Dojazd jest teraz do dupy. Tak, kochani, wygląda zima, na przykład tutaj takie miejsce jak źródła Babulówki w Szydłowcu. Tak, kochani, wygląda zima. No, zamarznięta rzeczka, tutaj jest takie torfowisko pomiędzy dwoma wydmami i z tego to są te źródła tej Babulówki. To jest taka malutka rzeczka, która taki kanał nawet. Teraz sobie wypływa i tam płynie potem przed miejscowością, na tym troszeczkę jest większa u ujścia. W każdym razie z takiego tutaj miejsca sobie wypływa. No i tu jest taki piękny łęk, troszeczkę takie torfowisko, bagna, jak widać o podmyte, wszystko jeszcze do tego bobry tutaj pomagały. Jeżeli chodzi o flary, to ja kocham takie flary, znaczy to są bliki, bo flara to jest troszkę coś innego. Kocham takie, wykorzystywać na szerokim kącie, właśnie tu jak idzie bliczek chociażby. No, fajne miejsce, dużo było zamarznięte, widać potem woda opadła, pod tym lodem tutaj pusto, gdzieś tutaj zdjęcia robiłem, chociażby tutaj, to jest na 20 mm robione, tutaj wszystko pusto, tutaj jak ta woda troszeczkę opadła, no fajnie, a tu puste drzewo całkowicie w środku, wsadziłem aparat do środka i zrobiłem zdjęcie, oczywiście żywy dąb. No i boberki tutaj pomagające w tym wszystkim, w zalewaniu tego środowiska. No i to do takich miejsc ja sobie kiedyś spokojnie unolotem dojeżdżałem, czy chociażby tutaj, no z Przyłęka u nas. Znowuż górka dalej od tych kosów. Jest najpiękniejsza panorama Tatr z całego płaskowyżu kolbuszowskiego. Tutaj widzicie, są mięguszowieckie szczyty. No też zanieczyszczenia troszeczkę jest powietrza dużo, no bo to jest jednak, jakby nie patrzył, no u nas jest nisko, nie? A tutaj są doliny, jest kotlina i ten smog wszystko się sunie po tym nisko nad ziemią, ale czasami te Taterki widać. No jest najpiękniejsza panorama, tutaj tak mocniej wyciągnąłem je miejscowo clarity, żeby było je lepiej widać.
I no, widać duże pasmo, bardzo ładnie to widać. No, w każdym razie no, w to miejsce bardzo lubiłem jeździć, tylko że droga była beznadziejna. No, Unem sobie przejechałem na spokojnie, Klaudyną, nie ma szans, żebym tam kurczę wjechał w ogóle na tą drogę. No, no tutaj jest jeszcze mapka, gifek taki z opisem, dokładnie z tego miejsca, który szczyt. To jest który? O, akurat propos Świnicy, ty ktoś mówił dzisiaj. Dominik chyba proponował, żeby na Świnicę jechać. O, tutaj mamy Świnicę i ją widać. Ojej, kuczkawka. Ktoś mi obgaduje. Także tak to tutaj wygląda. No i tutaj będzie opowieść większa. To było polowanie na Tatry. Nocą w świetle księżyca, ale to za chwilę. Bo tak naprawdę to powinno być topiec. Tak, tutaj te zdjęcia powinny być najpierw, a potem tamto, bo to jest jeden plener, tylko rozdzielony na dwa plenery. Ale teraz sobie chwilkę pogadamy o tak. I może sobie zrobię, bo tu już jest godzina gadania, może sobie zrobię z 5 minutek przerwy na smarka i sekundę. Kochani, 135 osób, a 85 łapek. No ja, no kurde, wiecie, no, że ty, ja jestem łapkolubny. Donatolubny i łapkolubny, no. A propos, ja zobaczę, czy ja nie przegapiłem jakiegoś donata, bo jednak nie chciałbym przegapić, podziękować komuś za wpłatę jakąś. Kolega Licha był ostatni, to było na chusteczki do okularesów. Dobrze, 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 to dziękuję serdecznie. Jeszcze raz. Przepraszam. Zobaczę, czy wszystko tutaj jest w porządku, ale zdaje się, że tak. No to wolę posprawdzać, bo to, żeby coś tam nie zwiesiło, nic się nie porobiło. A, Daniel, bo Daniel, chyba ty tutaj zarzuciłeś trzy dyszki, nie? A na ekranie pokazało 24,39, widzę. To pokazuje netto, bo to jest taka jakby wirtualna prowizja. Ja tej prowizji nie płacę. Także do mnie trafia bezpośrednio tyle, ile wpłaciłeś, jeżeli chodzi o PayPala i czy przelew albo Blika. Także tutaj prowizję to mam może z 1%, więc to gówniane pieniądze. No, dobrze kochani, co tam się na czacichu dzieje? Co tam się na czacichu dzieje? Bo widzę, jest trochę osób. A dziękuję Marcin, tak czytam teraz. Marcin Zielonisz, najlepszy kanał foto na YouTubie. Bardzo dziękuję. Chłopie, już jak to motywuje, jakiego to kopa daje, żeby działać. Kurczę, jak się wam podoba. Naprawdę, super, super. Cześć Dorotko, witaj. I Aniu, witaj serdecznie, Nidecka. No Małgosiu, złego licha nie weźmie. A ja jestem borowy, nie? A borowy, dziad borowy, potem tak mówiono. Skąd też dziad borowy się wziął, to też mogę powiedzieć. Znaczy takie przypuszczenia są, nie? Antropologów, jak to wyglądało. No borowy, zwany też leszym albo borowcem, no to wiadomo, no to był strażnik lasu, taki dobry duch lasu, znaczy dobry, neutralny, bo jednych wywodził też pole, dzieciom przewracał koszyki z jagodami czy z grzybami, ale też potrafił ludzi brać i pomagać im wyjść z lasu. Najczęściej objawiał się pod postacią wilka albo niedźwiedzia, także kruka, coś jak Odyn wikiński, chociaż no Odyn no to nasz Swaruk, no ale to nieważne. No, Swarożyc, bądź Perun. Nieważne, w każdym razie ten borowy, no i on był taki utożsamiany z takim dziadkiem, takim starym człowiekiem, z długą brodą i z rogami jelenia, nie? No to pewnie mi doprawi kiedy. Z rogami jelenia. Więc tak to sytuacja wyglądała, no i to był właśnie borowy. Znaczy w różnych regionach kraju był inaczej nazywany, był nazywany leszy, był nazywany borowiec, był nazywany też dziadem borowym, potem
tak dziady borowe mówiono na dziadów wędrownych. Dziady wędrowne to byli ludzie bezdomni, to byli wędrowcy, którzy chodzili od wsi do wsi. A dziękuję, Aniu, dziękuję pięknie dla kudłaty. Kudłata w tej chwili pojadła i śpi. No, to byli. No i co ja to mówiłem, kochani? Czekajcie, bo już mi z głowy wyleciało. Dziady borowe, no to byli tacy wędrowcy, oni chodzili od domów do domów i takiego dziada borowego trzeba było przyjąć, bo wierzono, że tym dziadzie borowym jest jakiś duch, jest coś, że to jest coś magicznego i że on, jeżeli się go nie przyjmie w domu, nie nakarmi, nie napoi, to że on może sprowadzić nieszczęście na ten dom. I też wierzono, że to jest w ogóle za chrześcijaństwa, jeszcze nie tak dawno, to nawet nasze babcie czy prababcie mogą to pamiętać, takie sytuacje. Właśnie wierzono, że ta modlitwa takiego dziada borowego, jeżeli się go przyjęło, znaczy tego wędrowca, Boże, dziada wędrownego, wierzono, że ta jego modlitwa ma niesamowitą moc. Tak, bieguni, wędrowcy, Dorian, dokładnie. Tylko, że mówię, w różnych częściach kraju to było inaczej nazywane, nie? Coś jak w Konopielce, dokładnie. Zresztą uwielbiam ten film, uwielbiam. Jeden z lepszych polskich filmów, uwielbiam takie klimaty. Wieś, Taplary, to wszystko, kurde. No, super, i te nasze zabobony pokazane. Nieważne. Gołem wyleciało. No i wierzono, że ta modlitwa jest jego taka bardzo, 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 bardzo ma magiczną moc. No i te przyjmowano tych dziadów wędrownych, biegunów. Niektórzy byli zwani też chudakami, chociaż chudacy to byli bardziej, to łemkoscy byli muzykanci, ale też wędrowni muzykanci. Ale to pomijmy to, bo ja to tak czasami lubię się rozwalić w różne wątki i staram się jednak nauczyć, żeby iść jednym wątkiem z rozmowy. Więc ci wędrowcy, no i potem też nazywano ich dziadami, potem tak się przyjęło, że ten borowy to jest dziad borowy, bo oni często przychodzili z lasów i w ogóle i tak skojarzono tego naszego dziada borowego, tego borowca, czyli tego ducha słowiańskiego, skojarzono z dziadem borowym, z takim po prostu, no dzisiaj mówiąc, takim menelem, takim kimś, no wiadomo, no jakimś żulem, nie? A tak naprawdę to nie byli tacy żule, to nie byli jako tacy ludzie, nie wiem, bezdomni. Oni byli jakby takimi pielgrzymami. Oni to były osoby, które najczęściej z wyboru obrały taką ścieżkę życia, że taki ascetyzm, że wędrowały, jadły, jedli to, co ludzie im dali, ci, którzy ich wzięli do domu. A dziękuję, Bogdan, dziękuję pięknie za zostanie patroniuszem. Pięknie dziękuję, po live się do ciebie odezwę. Najlepiej znajdź mnie na Facebooku i zaproś mnie do znajomych. Będzie najwygodniej. No i tak to właśnie wyglądało z tymi naszymi dziadami borowymi. Dziubdziolki moje kochane, słyszycie, że ja już się jąkam, a już mi tam leci z powrotem. Zaczyna mnie troszeczkę pociągać, muszę się smarka puścić, załatwić. Dajcie mi takie 10 minutek przerwy, dobrze? Chwileczkę sobie przerwę zrobię. No oczywiście już mi tu ucieknie z 50 osób, ale jak nie wrócą, no to ich strata. No, a my sobie tu jeszcze będziemy prowadzenie rozkładać, będziemy troszeczkę omawiać o tym prowadzeniu, więc zapraszam. Zapraszam, żeby do poczekania. Widzicie, ja się mylę, ja zmęczony jestem, na tabletkach, na lekach, no ludzie, przeżywam sprzęt. Jeszcze to muszę gadać z wami. Kochani, zaraz wracam. 10 minutek przerwy.
Jestem już dzieciolki. No. Propo jeszcze licha. Zapomniałem wam powiedzieć, teraz sobie przypomniałem, znaczy przed chwileczką. Rolę licha w tej chwili przejął diabeł, czy szatan, nie? Chrześcijański. Licho no, praktycznie na tym samym polegało. Jabro mówisz, miś z okienka, a to była taka sytuacja z panem z okienka, znaczy z tym panem, co z tym misiem tam sterował. Było coś takiego, że raz na wizji jeszcze kamery nie wyłączyli, a on na wizji powiedział, a teraz mi dzieci pocałujcie w dupę tym misie. No ale wracając do tego naszego słowiańskiego licha. No to chociażby, kochani, licho to było, jest zawarte jako pan Lusterko w grze Wiedźmin 3. No, a szczególnie w dodatku, pierwszym dodatku, Jezu, zapomniałem jak on się nazywał. Drugi był Wino i Krew, a pierwszy, nie wiem, ja nie grałem w Wieśka, w ogóle nie gram w gry, ale oglądałem wiele streamów. Jezu, zapomniałem. Kurczę, no w każdym razie pierwszy dodatek. Serce z kamienia, o, właśnie. W tym dodatku, nawet właśnie tam ten pan Lusterko, czyli to licho, zauważcie, że kiedy zaczepił naszego wieśka, to siedział wtedy przy kapliczce takiej słowiańskiej, właśnie na rozstaju, na rozdrożu dróg. No. Także na płocie w tej grze. No tak to wyglądało. A kochani, pamiętajcie też, ja tutaj muszę przypomnieć, że jest duże opóźnienie na czacie. Ostatnio nawet mierzyłem to opóźnienie. To jest około 30 sekund. Także to, co ja teraz do was mówię, to wy dopiero słyszycie, to widzicie po 30 sekundach. Natomiast czat mam na żywo i czasami wy tam do mnie coś piszecie, nie poprawiacie, a ja już dawno sam się poprawię. Także no, musicie brać to pod uwagę. Bo na przykład mikrofon wyłączyło, bo też się tak czasami zdarza, że coś by się zwiesiło, to tam krzyczycie na czacie, że a mikrofon, mikrofon. Ja już go dawno włączę, tylko że jeszcze wy tam krzyczycie, tylko zanim to do was dojdzie, to tam mija około 30 sekund. No, także tak to odnośnie tego naszego licha. Grzebolog. Joannę Pomuzen jest patronem jezuitów, Pragi, spowiedników, szczerej spowiedzi, dobrej sławy i tonących oraz orędownikiem podczas powodzi. Jest także patronem mostów. Tak, no to tak mówiłem, że w Czechach jest głównie patronem mostów, a u nas się jeszcze przyjęło, że jest patronem dróg Nepomuzen, jeżeli chodzi o Polskę tutaj, bo to przeważnie w południowej Polsce jest tych Nepomuzenów sporo. No, u mnie w okolicach Mielca jest ich dużo. Sam znam z przynajmniej 7 albo 8 Nepomucenów. No sporo w każdym razie. Dobry wieczór, Jerzy Samuraj, dobry wieczór. Tak, Boguś, o tobie mowa, Azazelku, mój kochany. No, trzymasz tu pierwsze miejsce wśród patroniuszy. Trzymasz pierwsze miejsce, bronisz. Nie patroniuszy, tylko donatowiczów. Arkadiusz Adamski, nie jestem z Sherwood, jestem z Puszczy Sandomierskiej. Takie podkarpackie Sherwood. O, to już ty się możesz mieć jakąś minutkę. No, u każdego to różnie wychodzi. Ja sprawdzałem w każdym razie u siebie, bo tu na laptopie mam podgląd. Mam odpalone mam studio YouTube. Streamuję sobie z tego komputera, tutaj drugiego. I w każdym razie patrzyłem sobie, wiesz, na przykład tutaj klepałem sobie, albo pstrykałem do kamery i patrzyłem, jak ile jest opóźnienia na czacie, tutaj, znaczy na moim podglądzie tutaj, na YouTubie, więc tak to wyliczyłem, że około 30 sekund. No wiadomo, no różnie to bywa, no zależy jak tam serwery YouTube'a pociągną. Przepraszam. No, także tak. Dobrze, ja tutaj wrócę, bo tutaj będzie troszeczkę anegdota taka. Może się sądem nie skończy to, co będę tutaj mówił. Bo to, co zrobiłem, było na takim granicy prawa, ale ten, kto coś zrobił w moim kierunku, to było już całkowicie przestępstwo. No, ale nieważne. Środek nocy w każdym razie.
No, dobra, może pojedziemy o tak, od początku. Wybraliśmy się z Paulą, jeszcze jak ze mną jeździła. Pojeździliśmy po lasach, tutaj w ogóle takimi dziurami żeśmy jeździli. Bardzo lubię to zdjęcie, to troszkę łuna od Mielca, oświetlone wszystko księżycem. To jest środek nocy, to gdzieś była pierwsza w nocy. Nie, to było gdzieś koło północy w każdym razie. Tak, koło północy to było. No takie wyrobisko, no, piach ludzie wybierali z wydmy. Nasze lasy stoją na piachach, na wydmach. Sobie takie zdjęcie zrobiłem tutaj. Właśnie jadąc, o tu kolejna kapliczka, tylko że tutaj już krzyż i Chrystus frasobliwy, właśnie taka leśna, przy leśnej drodze. O, takie jeszcze sobie takie zrobiłem, takie. To w ogóle już takie chmury szły, że śnieg zaczynał padać. W każdym razie, no tutaj jeszcze oszronione, takie pola w Toporowie. Tam głębiej jechaliśmy w las. O, to jest ta dróżka, tutaj z drugiej strony jeszcze to wyrobisko. Tu fajne, zobaczcie, takie... może ja to... A nie, to nie powiększę tym kontrolem. Ach, dupa Jasia. Tego nie będzie. W każdym razie, o tutaj, jak widzicie, czy tutaj takie nory są. Piękne, borsucze albo lisie. Prawdopodobnie borsucze. Dosyć duże były. No tutaj już śnieg zaczął padać, taki fajny, pruszyć. No sobie zrobiłem śnieg lecący, taki bokechy. On jest oświetlony, nie wiem, czy ja go oświetliłem latarką, czy światłami samochodu. Albo lampą, nie, lampą błyskową, przepraszam, to było lampą błyskową oświetlone. No fajnie widać tę strukturę przysłony, nie? Obiektywu. To chyba było 70-210, 70-210, mam taką właśnie, takie sześciokąty? Nie, ośmiokąty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nie, siedmiokąty nawet. No nieważne, sobie porobiłem. No jeszcze taka serenka. To nie martwcie się, to nie było walnięte lampą błyskową, tylko tu długimi od tego, od unolota, to z okna robiłem samochodu. No i jechaliśmy dalej, jak chciałem, marzyłem, żeby upolować Tatry właśnie w blasku księżyca. Pojechaliśmy na... Nie, dobrze, przepraszam, ja w tym się pomyliłem. To było drugiego dnia, bo w tego dnia, co ty przed chwileczką pokazywałem, to byliśmy, żeby upolować, właśnie chciałem upolować te Tatry, ale zrezygnowaliśmy, bo były chmury i było wiadomo, że jakiś tam deszczyk idzie, czy śnieg, więc zawróciliśmy. Tutaj pojechaliśmy właśnie na tą górkę w Szyłęku, co pokazywałem wam te Tatry o zachodzie słońca, że jest najpiękniejsza panorama Tatr. No i marzyłem, żeby zrobić Tatry w świetle księżyca. No niestety Tatr nie było, więc sobie porobiłem takie tutaj zdjęcia. I o, widzicie, tam jest taka ambona. Druga była tutaj bliżej, a ona nie była urodziwa. Ja w ogóle ambon nie lubię fotografować. W każdym razie dostała sobie ambona. No ja sobie tak stoję, tutaj fotografuję. No i nagle tylko słyszę, kurde, jep, jep, pu, pu. I tylko jakieś 2 metry ode mnie, oczywiście po jakiejś tam chwili, nie wiem, to było jakieś ułamki sekund, no, nie wiem, no, ale to jednak była jakaś tam odległość, tylko jakieś 2 metry ode mnie ziemia, trzask, koło mnie walnęła, nie? Kurwa mać, takie dziury porobiło w ziemi. Myślę, kurde, no z Breneki do mnie ciul ładuje, nie? Breneka to jest taka 16-milimetrowa kula, 16 bądź 12-milimetrowa kula wkręcająca się na dzika, nie? Ona, powiedzmy, trafisz go w brzuch, to z tej strony zrobi taki otwór, a z tyłu taką dziurę wydrze. Kurna, jak się wkurzyłem. A nie mógł mnie pomylić przede wszystkim z jakimś dzikiem, nazwijmy go myśliwym. To prawdopodobnie był kłusownik. Nie mógł mnie pomylić, ja byłem tam samochodem, stałem przy samochodzie, chodziłem z latarką, co prawda byłem w maskującym kombinezonie zimowym, ale mimo wszystko ciul, kurde, do mnie zaczął, żeby mnie przegonić, chciał mnie wystraszyć. Jak się wkurwiłem, pamiętam, po chwili wziąłem się, zakradłem pod tą ambonę, bokami, krzakami, zakradłem się pod tą ambonę i wziąłem ten, miałem
dwulitrową butlę gazu pieprzowego. Całą tą butlę wpierdzieliłem. Oczywiście obok ambony smród wody, jak nie wiem, narąbany tam już siedział. Całą tą butlę tego gazu władowałem do tej ambony. Ona nie była wysoka. Kurde, jak się zaczął ciul krztusić. O Jezus Maryjo, co tam się zaczęło dziać z nim? Wypadł z tej ambony, coś tam ryja do mnie darł. To nie, ten sztucer, czy tam, to raczej dwururka była. Zostawił na górze, coś tam się zaczął dziać. Akurat on nie był w stanie w ogóle mi nic zrobić, bo był tak zagazowany. Paula akurat podjechała unolotem, bo to było przy drodze, którą żeśmy jechali. Podjechała unolotem, potem żeśmy wracali, aż 2 kilometry my jechali na klaksonie, kurde. Nie ma polowania. Taki kurna ciul jeden pieprzony. I dlatego mówię, że nawet nie lubię sam jeździć na zdjęcia po lasach. Dlatego się proszę tutaj znajomych, żeby ktoś ze mną się przejechał. Zawsze we dwójkę to zrazi. Miałem różne przygody, albo jakieś wieśniaki mi przyjechały, kurde, siekierkami czy motykami, bo ja po ich polu chodzę i nie wiem, co ja tu robię, nie wiem, kurde, ziemniaki nocą chyba kradnę, nie? Na przykład jakieś zdjęcia sobie tam drogi mlecznie czy czegoś robiłem. No nieraz miałem takie przygody. Zawsze to we dwójkę jest raźniej. Jakby coś się stało czy coś, no to zawsze jest ktoś do pomocy. Nie mówię tutaj o bitce, bo ja nie lubię się bić i nienawidzę takich rozwiązań. No ale mówię, no nawet jakby jakiś taki ciul wyskoczył i zrobił człowiekowi krzywdę, bo to różnie bywa, to zawsze to druga osoba byłaby, która by, nie wiem, chociaż jakąś pomoc wezwała czy coś, nie? Dlatego wolę z kimś jeździć, bo różne przygody miałem. Właśnie to propos, tam ktoś się mnie pytał wcześniej, czy spotkałem dresów na mieście, czy mnie nie zaczepiają z aparatem, jak chodzę. No, to różne sytuacje miałem. No i tutaj z tym myśliwym taka sytuacja. Dobrze, że miałem tą dwulitrową butlę gazu. Skąd, to nie mogę powiedzieć, miałem. W każdym razie taki gaz dosyć dobry. Na kiboli właśnie stosowany, na meczach. No i tak gościa załatwiłem. Całą tą butlę wpierdzieliłem do tej ambony. Znaczy wypsikałem całą, kurde. Nie, a to jest Boguś, właśnie masakra. To jest XXI wiek, tak jak piszesz. To jest... Słuchaj, na przykład właśnie w tym Toporowie chociażby, tylko za dnia. Raz pojechałem sobie rowerem. Jeszcze łuna my nie mieli. Z aparatem zrobiłem sobie zachód, robiłem sobie zdjęcia zachodu słońca. Takie mgiełki były, zachodzik, to była późne lato. I też traktorem mi przyjechało trzech, kurde, z motykami, takich wieśniaków, bo ja prywatne grunta fotografuję, tu nie wolno, bo to są prywatne grunta. Kurde, panie, ja z drogi publicznie fotografuję, kuźwa, to mogę sobie robić, co chcę. Nie ma, to prywatna droga. Mówię, a gdzie to jest prywatna tabliczka, że to jest prywatna droga? Fakturę za zakup drogi proszę mi pokazać. Już tak z gościem zacząłem się kłócić. No, prywatna, no, to gminy to jest. No, to jak gminna, to jest publiczna. No i kurde, zaczęli się rzucać w ogóle i wszystko, ja pierdzielę. A ja takim kompakcikiem z małym statywikiem sobie rozłożyłem i sobie zdjęcia robiłem, bo raczej rowerem starałem się nie jeździć nigdy z lustrzanką, bo można sobie od drgań krzywdę zrobić aparatowi. Koleżanka, tak, no kanony tak miały, szczególnie te Mark 1 5D, lustro lubiło się odklejać. Przepraszam. No i to różne takie sytuacje miałem, kurde. A ile razy policja mnie zaczepiła, gdzieś tam stoję w lesie, idą i patrzą, nie? Bo tam latarka lata czy coś. No ale to im się nie dziwię, no bo kurde, druga w nocy, kto normalny chodzi po krzakach. No, jakieś błyski, jakieś coś, jakieś tego, jak światła latają jeszcze jak filmuję. No czasami podjadą, zobaczę co się dzieje. Czasami mnie poznają. Zdarzyło mi się już tak raz, no nawet nie raz, dwa razy, że mnie poznali. A, pan Grzegorz, poznałem po unolocie i oglądam pana. Nie przeszkadzam, bym pogadał. No, czasami miałem tak. Raz unem właśnie wyciągałem policyjne Sorento z rowu w nocy, bo pojechali za mną. Ja wiedziałem, jak przejechać unolotem, bo oni się zakopali i trzeba było ich wyciągać. Wahaczem się zawiesili. No. I trzeba było ich wyciągać. No, także, no, różne przygody człowiek miewał.
Dobra, no i w każdym razie tutaj sobie robiłem takie zdjęcia i tutaj miałem tą przygodę. No, Tatry, o, jak tutaj widzicie to zdjęcie. Ojejku, czekajcie, kamerka, wiem, że będziecie krzyczeć na czacie. A ja się tu szczaiłem, zanim zdjęcie przełączyłem. Znaczy po przełączeniu zdjęcia by było na tym, no. O, czekajcie, nie ta myszka. Tatry. Tu jest właśnie ta górka w tym przyłęku. No to jest taki pas, no chociażby ta górka tutaj dalej idzie tak. To jest taki pas, tu się zaczyna płaskowyż kolbuszowski i to idzie tam w tamtą stronę, czyli o tam. Idzie dalej właśnie jako góra Koczubaj i jeszcze kawałek dalej jako Złota Góra. Tutaj się morena lodowcowa zatrzymała. Znaczy lodowiec zatrzymał i utworzył moreny czułowe. Właśnie ten płaskowyż kolbuszowski. No ale to mniejsze o to. W każdym razie Taterki tutaj. Tutaj powinny być widoczne z tego miejsca, ale jak widzicie, nie widać nic. Nie ma nic, bo jest jeden chmura smogu i tyle. A liczyłem, że będą pięknie oświetlone księżycem, a tu jednak nic nie było. Jedna chmura smogu i tyle. No i tak to się zakończyło. A tu jeszcze łuna od Mielca. Nie od Mielca, przepraszam. To są marmury przyłęk. Kawałek dalej i one są tak mocno oświetlone i łuna od tego zakładu. Co tutaj mam? A to też jedno zdjęciowe. No dwa zdjęcia są. No, takie i takie. To też jest środek nocy. Księżyc. Taki bór sosnowo-jodłowy u nas w lesie. No fajne miejsce. Taka delikatna mgiełka. Też pojechałem sobie tak w nocy, no sobie jedno zdjęcie zrobić. Nie wiem, kiedyś jakoś tak bardziej jeździłem na te zdjęcia. Tutaj w okolicach przynajmniej. Teraz trochę mi się tak znudziło. No, czuję się lekko wypalony, ale nie tak, że wypalony, że Jezu, nie chce mi się nic zrobić. Tylko może skończymy już wokół kadru, więc zamknę. Zostawimy coś na inne. Pogaduchy. Inny odcinek. Nie tyle wypalony, że mi się zdjęć nie chce robić, czy nie wiem, jakichś pomysłów nie mam. No może bardziej, że pomysłów troszeczkę mi brakuje, takich fajnych, tylko nie takich z tyłka, wiecie, że ja jadę, sobie zrobię zdjęcia. No takie też będą oczywiście, takie wypady na spontanie i takie vlogi. Ale to mi chodzi o to, że no chciałbym coś więcej, coś fajnego zrobić, takiego ze smaczką, jakiegoś takiego fajnego vlogaska. No i będę nad tym pracował. No może dlatego. No i też przez te śluby teraz jestem taki wypalony trochę, taki zmęczony po prostu. Bo jeszcze się z tym męczę. No ale no tam mniejsza o to. Wszystko w swoim czasie. No w każdym razie, jeżeli uda się jutro zapolować z Oktawianem, coś razem zrobić, to będę chciał jakiegoś vloga zrobić z tego, jak Oktawian mnie uczy. Tak, nie polecam Jabro przewozić lustrzanki na motocyklu. A jak już, to tak, żeby była w plecaczku dobrze zabezpieczona, nie w jakimś kurde koszyczku czy w jakimś bagażniku, tylko jednak, żeby te drgania były tłumione, a ciało jednak, wiesz, tłumi, działa jak taki trochę gimbal, nie? Więc lepiej. Ja nawet w bagażniku, jak wiozę aparat, najczęściej wożę na tylnej kanapie, bo jest miękce jeszcze, a jak wrzucam do bagażnika, to mam na taką poduchę mam Rity, taką gąbkową, taką grubą i na tej poduszce Rity kładę plecak i kładę tą gąbką, czyli tą gąbkę, co mam na plecy, bo to jest najmiękniejsze miejsce, kładę tak na płasko, nie? Żeby zmniejszyć te drgania. No, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o wokół kadru. Ale zaraz tutaj weźmiemy sobie, pobawimy się. Czekajcie, ja muszę sobie przyciszyć troszkę tę muzykę, bo jest za głośno. Pobawimy się tutaj w rozkładanie prowadzenia. Pobawimy się w rozkładanie prowadzenia. Już tylko na laptopie to naklikam parę rzeczy. Dobrze. Muszę to czas do czasu naklikać, żeby mi nie wylogowało z pewnych stron, a one mi są potrzebne do streama. Przepraszam. Ojejku. Łyczek.
jak mnie suszy dzisiaj. A to po kroplach, co mam do nosa. O! Dobra. Ajajaj. I tak. I to jest nasza... Ja tu przesunę troszeczkę sobie sobie miejsca, także może być delikatny pogłos echo, jak mówię, bo mam mikrofon dalej od ciebie. O, jest nasz dzisiejszy gość specjalny. O, to urządzonko. Skyglider Pro i Optron. Prowadzenie do astrofotografii. No, ja się wyłamałem, wszyscy kupują SWSA, czyli Skywatcher Star Adventure. Ja kupiłem sobie Optrona. Ponoć jest troszeczkę lepszy. Ale czy lepszy, to ja nie wiem, czy lepszy jest od SWSA. Ja się wyłamałem, kupiłem sobie Optrona. Wszyscy kupują SWSA, ja wiem coś innego. Wiecie, że jestem inny, no. Urządzonko wygląda w ten sposób. Wiecie co, ja zrobię teraz tak. Będzie troszeczkę może ostrość skakać, ale ja sobie na kamerze włączę automatyczne ustawianie ostrości, to może troszeczkę skakać, a to przez to, że ja będę chciał wam z bliska pokazywać pewne rzeczy. Poczekajcie, muszę sobie wejść w ustawienie wideo. Jest automatyczne ustawienie ostrości. O. I może teraz troszeczkę jeździć, tak zoomować ta kamerka, no trudno. W każdym razie teraz mogę wam tutaj z bliska coś pokazać. To jest nasze urządzenie. O. Tak wygląda. Hopsa, hopsa, hopsa. Tutaj mamy lunetkę do ustawiania, naprowadzania na gwiazdę polarną. Tu jest ta lunetka. Zakręcić nie mogę. Tak, tutaj montujemy aparat na tym. No i to jest tak. Możemy to zrobić chociażby tutaj na klinie, na tym dynksie, co tutaj jest. O, jest zatkany. Tutaj jest gwint gruby, statywowy. Do niego można przykręcić na przykład głowicę statywową i bezpośrednio na nim aparatem prowadzić. Ale to jakieś lekkie aparaciki, lekkie jakieś bezlusterkowce z szerokokątnymi obiektywami. Aparaty ciężkie, takie chociażby jak D800E, już wymagają użycia przeciwwagi. Ale to za chwileczkę. Tu jeszcze mamy do tego klin, tak zwany. Ten klin montujemy na statywie. Ja go zamontowałem na kostce, ponieważ ja będę miał jeszcze na głowicy tutaj filmowej od Benro. To jest nasz klin. Tymi śrubeczkami ustawiamy sobie precyzyjnie obrót w osi poziomej, a tą śrubą nachylenie w osi pionowej. No jako, że ja jestem w Mielcu, tutaj jest szerokość geograficzna 50, szerokość albo długość, zawsze to mylę, 50 stopni, więc mam ustawione na mniej więcej na 50 stopni, ale to i tak wiadomo, trzeba do gwiazdy polarnej ustawić wszystko, ale mam tak wstępnie ustawione. No i tutaj montujemy sobie nasze prowadzonko, po prostu je wsuwamy, urządzenie. O, i wygląda to tak, ale ja je na razie rozsunę. Ojejku. Dobra, będzie na statyw. Opa. Ja sobie tutaj wajchę od statywu tak ustawiłem wysoko, żeby mnie przeszkadzała, jak będę sobie naprowadzał, namierzał. Dobrze, założę sobie ten klin. Co? Mocno, bo to wszystko będzie ciężkie, czy wszystko mocno poblokowane, to swoje będzie ważyć. Teraz właśnie montujemy naszego Optrona. Szukamy gwiazdy polarnej i na nią naprowadzamy. Ale jako, że ja nie robię na tym dynksie, tylko będę używał przeciwwagi. O, tutaj już, tu jest montaż przeciwwagi w tym miejscu. Ślepkę jeszcze ściągnę. Tutaj mam zamontowaną właśnie, dzisiaj przyszła mi głowicę kulową. Zamontowałem, to jest Manfrotto 934 bodajże. O, tak wygląda. I tu jest ten dynks cały, co się na nim montuje. I teraz tak, namontujemy sobie ten dynks. Szybko poluzować. Naciskamy, żeby
nic nie urwało. Przęgło też. A, zacisnę. I tutaj jest jeszcze nasza przeciwwaga. O, to swoje waży, swoje waży. Daj, to ja może wstanę. O, gacie do góry. Kręcimy naszą przeciwwagę. Opsa. I montujemy aparat. Ja już sobie ściągnąłem pasek z D800E. I tutaj wygodnie, bo sobie do głowicy kulowej na kosteczkę. Odkręcam tutaj sprzęgło. Tu jest takie sprzęgło. O. Teraz będę wam pokazywał. I tutaj sobie luzujemy. I ustawiamy sobie. Musimy wyważyć. No teraz to obrócę. Czekaj, ta. Ta. Waszą stronę. O. Jak widzicie, aparat przechodzi w dół. Musimy go wyważyć. Troszkę nam wyżej kamerkę. Musimy go wyważyć. Tą stronę będzie lepiej widać. O. Więc odkręcam śrubkę. I jadę tym ciężarkiem. Zobaczysz, kiedy nie będzie mi uciekać. Kiedy będzie dobrze wyważony. No tak jest nawet dobrze. Oczywiście teraz sobie mogę ustawić. Powiedzmy, zablokuję sobie. Mogę sobie ustawić, wybrać kadr. Tutaj się przydaje ta głowica kulowa, bo można bezpośrednio tutaj regulować, nie? Robimy tak. Zrobimy, powiedzmy, tak. Ale zmieniłem ustawienie aparatu i on teraz będzie, o widzicie, będzie uciekał. Nie jest wyważony za dobrze. Troszeczkę muszę jednak poprawić. O. Dalej ucieka. Ja jeszcze. No, może być. Stawiam na pion. Teraz, jak już mamy ustawione to, dlatego teraz będę ustawiał, dopiero tu jest otwór w tym dynksie, więc będzie widać. Ja wezmę kamerkę, to wam też będzie widać. Pogaszę światła, żeby było widać podświetlenie. Oj, sorka za takie te, ale ja odmontuję kabel od kamerki, bo jeszcze mi tu dynks jeden spadł, wola Boga. O. Tak to się prezentuje. O, ciemno jest teraz, no, przepraszam. Dobrze, no i teraz tak, przyłożę tutaj do obiektywu kamerki. Widzicie, tam jest taki krzyż. Ja włączę teraz prowadzenie. I ten krzyż powinien być podświetlony. O. No jest podświetlony, tylko że czułość kamery jest za słabo ustawiona. Gdy mamy już włączone to prowadzenie, to właśnie tymi, teraz włączę światełka, żebyście widzieli światełeczka. Wola Boga. Nie, ja muszę sobie skombinować jakąś drugą kamerkę do takiej, takie oświetlenie, o, moje vlogowe. Teraz tak, tutaj sobie luzujemy, są takie dwie śrubki. Taka, taka. Je luzujemy. Tymi dwoma śrubkami, jak kręcimy, nasze prowadzenie obraca się w ten sposób. Ja nie będę teraz kręcił. Oczywiście to musimy też wcześniej wszystko wypoziomować. To jest poziomiczka. Wypoziomować, żeby było na płasko. Ja nie będę teraz kręcił. Ale w każdym razie ustawiamy sobie w ten sposób. Tą śrubą ustawiamy sobie tutaj, o, nachylenie pionowe, że tak powiem, kąt widzenia. I to właśnie sobie ustawiamy tutaj na tym krzyżu. I tu mamy taki zegar. I ta... Gdzie, jak ustawić gwiazdę polarną? O! O, to jest pytanie. No, gdzie jest gwiazda polarna? To na pewno wiecie. Jak nie wiecie, to bardzo łatwo znaleźć. Wielki wóz Ursa Major. Dwie ostatnie gwiazdy z tyłu.
i po prostu, jak są te dwie ostatnie gwiazdy, 5 odległości, zaczyna się Ursa Minor, czyli mały wóz i tu jest gwiazda polarna. Właśnie 5 odległości tego, ja to wam zaraz na stelarium pokażę, będzie wygodniej, ale teraz bym wam pokazał, to kierwa, gdzie mój trzeci telefon, tu jest. O, chociażby, możecie sobie ściągnąć darmową aplikację, ja może tak, wezmę i mniejsza jasność telefonu, byście lepiej widzieli. Jak możecie sobie ściągnąć darmową aplikację Sam Console, to jest do Skywatchera, do Star Adventure, ale bierzemy tak, Polar Croc Utility, oczywiście musimy wcześniej włączyć sobie GPS-a albo pisać swoje współrzędne bardzo dokładne. To jest taka szara kropeczka i ona nam pokazuje, w którym miejscu ma być gwiazda polarna. Na tym kółku. No ale ja mam dwa kółka, dlatego ja sobie kupiłem za 3,99 aplikację Polar Finder i ona obsługuje mi właśnie tutaj, jest wiele tych prowadzeń, jak widzicie. Ja sobie wybrałem Optrona i mam gwiazdę taką, zegar taki jak Optronie. No i pokazuje, w tym miejscu się znajduje, widzicie na zielono, że znajduje się w tej chwili droga polarna. Boże, co ja pierdzielę już. Gwiazda polarna. No i jak mamy to prowadzonko, no to widzicie, ja mam w tej chwili ten zegar odwrotnie. O. To w tym samym miejscu, tylko w tym wewnętrznym kółku, nie zewnętrznym, w tym samym miejscu ustawiamy nasze prowadzenie, żeby gwiazda polarna występowała w tym samym miejscu, co tutaj. Ona się obraca na tym zegarze w kierunku przeciwnym niż do wskazówek zegara. W kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, więc zmienia swoje położenie. No i gdy już ustawimy sobie to prowadzenie, no to już nie wyłączamy go. Jeżeli go wyłączymy, no wiadomo, jeżeli wyłączymy na 15 sekund się stanie. Ale jeżeli wyłączymy tak na dłużej, no to trzeba na nowo ustawić, włączyć je i na nowo ustawić na tą, wedle nowych współrzędnych, na tą gwiazdę polarną. Ja sobie tutaj wyjdę z tego. Mało baterii, że mi GPS-y powyłączam. Na tą gwiazdę polarną, żeby ona nam nie uciekła. Żeby to było wszystko cacy zrobione. No i co jeszcze? Ja może teraz tak postawię kamerkę. Zobaczymy. I możemy sobie wziąć, kochani, no wiadomo, tak, aparatu nie mamy, ale możemy tak. To jest takie sprzęgło. Pokażę. O, to jest takie sprzęgło. Taki dings obrotowy. Blokujemy albo odkręcamy, nie? I teraz mogę sobie obracać. Jak teraz tym obracam, no to także obracam tym zegarem. O, ciężko trafić, żebyście widzieli w kamerze. Także obracam tym zegarem. No, ale żeby ustawić, to ten zegar musi być prawidłowo ustawiony. Prawidłowo ustawiony, idealnie w linii pionowej. Może być odwrotnie, także tam jest 12 i 6, może być 6 na górze, 12 na dole, ale ma być pionowo. Idealnie pionowo. Można sobie to ustawić wcześniej na jakieś wahadło, jakieś zrobić, prawda, sznureczek z ciężarkiem i do tego sznureczka ustawić sobie przez tą lunetkę. W każdym razie tak to zrobić. No i teraz możemy sobie ustawić nasze prowadzenie, powiedzmy o tak. Tutaj mam wycelowane w tamtą stronę, na północ prowadzeniem, ale ustawiam sobie tutaj, przestawię sobie, powiedzmy, aparat. Jeżeli przestawię aparat, to muszę jeszcze tutaj poprawić. Ale jak stawimy na gwiazdę polarną, to musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy. Że każde drgnięcie, mocniejsze przesunięcie, cokolwiek, może nam zepsuć całkowicie ustawienie na tą gwiazdę polarną. Gwiazdy już będą poruszone i będą rozjechane. I już, jak będziemy naświetlać, powiedzmy, 4 minuty na 400 ISO, to kurde, już może być to mocno rozjechane, bo już się przestawi. I dlaczego też, no chociażby ta gwiazda polarna, dlaczego ona jest na tym kółku, tam na tym zegarze, a nie na nie po środku krzyża? A no dlatego, że gwiazda polarna nie jest idealnie na biegunie północnym. Ona troszeczkę krąży też tak wokół tego bieguna, z tym, że to jest najjaśniejsza gwiazda, która występuje, gołym okiem widzimy, która jest najbliżej tego bieguna. Tego się mówi, to jest gwiazda polarna, ale ona delikatne, takie bardzo malutkie kółeczko, taki okrąg
zatacza na niebie w te 24 godziny. Dlatego ustawiamy na tym zegarze, bo ona ma delikatne przesunięcie, a nie w środeczek tego krzyża. No i to tak pokrótce, tak opowiedziałem. Wydaje się wszystko, że to jest takie mega proste. Ale naprawdę, czasami ustawienie na tego polara, by to było dobrze ustawione, to jest problemik. Więc no mam nadzieję, że się tego nauczę. No i będę działał. To swoje waży. No to jest trochę tutaj kilogramów. 600, no chociażby taki zestaw. Samo prowadzenie z obciążnikiem i z tym dynksem to jest jakieś 4,5 kg plus dosyć ciężka jest ta głowica kulowa. D800E waży 1 kg bez akumulatora i chociażby ten zestaw, bo tu jest Tokina 2870 światło 2.6, ona waży jakieś 650 gramów, więc sobie policzcie na przykład, ile taki zestaw jeden waży. Statyw musimy mieć bardzo solidny. No to jest w tej chwili najsolidniejszy statyw, jaki posiadam. Innego tak mocnego, solidnego nie posiadam. Mam nadzieję, że ten statyw wystarczy. Wiem, że ludzie robią na bardziej lichych statywach, na gorszych, więc... Ojejku. Więc powinno to być. Więc ten powinien wystarczyć. W każdym razie no, tu jest fajna rzecz, bo to jest statyw filmowy i na przykład do poziomowania ja wystarczy, że sobie tutaj tą śrubę odkręcę na dole. Mogę wam pokazać, o. Tutaj ta głowica, ona jest na takim miejscu. Odkręcam tą śrubę i tą głowicą mogę sobie po prostu ruszać. Więc bardzo, nawet jeżeli będzie krzywo stał, nie muszę nic z nóżkami korygować, tam je wyciągam, wydłużam, skracam, tylko po prostu na tej głowicy. Tu kompletnie nie muszę nic ruszać, tych osi X i Y, tylko wystarczy, że sobie w tej ustawie, jeżeli stoi na lekko krzywym terenie, to nie ma problemu z wypoziomowaniem tego statywu. Także też tu sobie tym ułatwię. Jak to będzie? Nie wiem. W każdym razie przed chwilą wyszedłem na balkon, jak była przerwa. Mgła u mnie dzisiaj jak cholera, więc dzisiaj nie wyskoczę na zdjęcia. Może i dobrze, bo te zatoki mnie jeszcze nawalają. A jeżeli jutro miałbym się ruszyć, co kto? Jezu, jakie to ciężkie jest to statyw. Bola noga! Pierwa! Wyczepkę trzeba będzie kupić. No, ale fajnie się prezentuje, fajne urządzonko. Jestem mega szczęśliwy. Bardzo wam serdecznie, kochani, dziękuję. Bo to wszystko jest dzięki waszemu wsparciu. Z donate'u przede wszystkim, z Patronite'a, no też z warsztatów, do których dołączacie, to tam też pewne środki z tych warsztatów przeznaczam sobie właśnie na takie inwestycje. Bardzo wam serdecznie, kochani, dziękuję. No nie jest to tylko to, bo tam jeszcze jest parę innych rzeczy dokupionych. No i ten wideograber, żebym mógł streamować sobie nie z komórki, tylko z laptopa. W ciemnym świetle, w słabym świetle, żebym sobie mógł streamować. Ja sobie wyłączę to prowadzenie. Po co obciążać ślimaka? Żebym sobie mógł streamować dla was nocą. Właśnie z terenu. Chociażby jak to prowadzenie rozkładam, jak te zdjęcia robię. Ja sobie tutaj jeszcze, kochani, pozatykam dinksy. No i tam syfu nie naleciało do tej całej lunetki. No jestem mega szczęśliwy. No powiem tak, no gdyby nie kanał, to bym nie kupił tego, bo dla mnie by wystarczyło robienie moich zdjęć, robienie zdjęć moich na sztywno, nie? No ale chcę, żeby się kanał rozwijał. No i chcę, żeby tutaj jak najwięcej osób też by jak najwięcej sięgało, ale żeby jak najwięcej ludzi znalazło coś dla siebie i żeby było takie troszeczkę poszerzyć spektrum tej mojej fotografii. Oczywiście astrofotografii teraz będzie sporo, ale to nie znaczy, że nie będzie innej fotografii, takiej jak była dotychczas. Jak najbardziej, kochani, będzie, tu się nie musicie o nic zmartwić. Dalej będę też robił vlogi z fotografii na sztywno, czyli bez prowadzenia z naświetlaniem do 30 sekund. No, na jednej klatce. No, ja też tutaj będę raczej naświetlał na jednej klatce. Na razie za staki się nie będę brał. Co najwyżej będą to staki na zasadzie zdjęcie dołu osobno, niebo osobno. No wiadomo, no to się obraca, więc dół będę miał poruszony. Więc dół się robi na wyłączonym prowadzeniu, a niebo się robi na prowadzeniu włączonym. No i potem to trzeba po prostu podmienić sobie ten dół,
ten poruszony wymienić na ten nieporuszony. No i jak na razie tak będę działał. Jeszcze się muszę nauczyć obróbki w Photoshopie, no. Będziemy widzieć. Dobra, a teraz popatrzę, kochani, co tam na czacie. Bo widzę, dużo żeście pisali, a ja tutaj się skupiałem. Pewnie jeszcze więcej rzeczy chciałem powiedzieć i pokazać, ale już zapomniałem. A, no właśnie, jeszcze tu wam pokażę ustawienia. Lecisz, no gdzie kurde? Co? Widać. Gdzie włączamy? Mamy tak. 1x, no to jest wprowadzenie do gwiazd. Tam? To jest wprowadzenie, podążanie za słońcem. Tu jest za księżycem. Tu jest jedna, druga x. A, przypomnienie, przepraszam, raport na kasie. Jedna, druga x, na przykład do Star Trace'u. 1x, no to jest typowa prędkość dla poruszania się wobec gwiazd. Tutaj jak przytrzymamy dłużej, to możemy włączyć S. To jest wtedy S, to jest dla, jakbyśmy się znajdowali na półkuli południowej. Nie włączam, jesteśmy na półkuli północnej. No i tutaj jest jeszcze jasność światełka, typ podświetlenia tego krzyża. On jest na czerwono podświetlony, tylko takim delikatnym światłem, żeby jednak nie raził w oczy. Jak celujemy sobie nocą, przepraszam, na tą gwiazdę polarną naszego Polarisa. Także tak to wygląda. No, odnośnie tego prowadzenia. Sam się będę dużo tego uczył. Dla mnie to jest totalna nowość. Sam w tej chwili to, co wam informacje przekazuję, to co wyczytałem w instrukcji i to, co chociażby Jacuś Modrakowski jeździ się z nami na czacie. Nie wiem, czy jeszcze jest, co mnie podszkolił, bo też ma tego Optriona, troszeczkę mnie podszkolił przez Facebooka, na co zwracać uwagę, to wam już tutaj się podzieliłem z wami, ale praktyki nie mam żadnej. Praktyka będzie, jak pozwoli na to pogoda i moje zatoki. Mam nadzieję, że na dniach. Mam nadzieję, że na dniach, chociaż mnie samego nosi. No kurde, dzisiaj bym pojechał, ale jest mgła. Więc po co będę jechał, jak we mgle robić? No kurde, wszystko mi zaparuje. No. Dobra, patrzę się, co tam na czacie się dzieje. Tak, prowadzenie do prowadzenia Gemini, część pierwsza. A Julian Szafran, to zależy. Czym lepiej robić? No, przez teleskop nie zrobisz sobie na przykład pięknej drogi mlecznej wraz tam z gruntem na szerokim kadrze, prawda? Przez teleskop możesz fotografować tylko obiekty głębokiego nieba, mgławice, planety. No i to już teleskop też musisz mieć sprowadzenie. Musi być to jasny teleskop. Musisz mieć do tego przejściówki specjalne, żeby podłączać do niego aparat. Prowadzenie do teleskopów jest już całkowicie inaczej skonstruowane. Czy podobnie skonstruowane, ale jest dużo droższe, jest dużo mocniejsze, bo to dużo większy ciężar musi uciągnąć. Także no, wszystko zależy od tego, jakie są twoje preferencje i co chcesz robić. Dla mnie, według mnie, takie prowadzenie jest no, w miarę uniwersalne, bo pozwala mi fotografować na szerokich kątach, ale też pozwala użyć obiektywu, powiedzmy tam, do 200, ewentualnie 300 mm, gdy się już idealnie na tego polara ustawi, na tę gwiazdę polarną użyć. Więc też głębokie niebo można robić. A, ja miałem wam jeszcze pokazać właśnie, jak znaleźć sobie, to teraz sobie przypomniałem, że mówię, jak znaleźć sobie gwiazdę polarną. Ja może odpalę Stellarium, to będzie najwygodniej. Opsa. Przepraszam. Już dużo mówię i już mnie ciągnie. O. Szukamy sobie naszego Ursa Major. Tutaj jest wielki wóz, nie? Ja może włączę te. Linie. Będzie łatwiej.
No i zobaczcie, kochani. Tu mamy nasz wielki wóz. No jest w tej chwili w takiej pozycji tutaj. My głównie zwracamy uwagę na to. Na te gwiazdy już tu nie patrzymy. Na tą wielką niedźwiedzicę. Tylko zwracamy tutaj uwagę na ten rondel, nie? Jak jest. No i gdy mamy tutaj ten rondel, to te dwie gwiazdy, to pięć odległości tych. Jeden, czy to będzie tak? Jeden, dwa, przepraszam. Tych odległości od tych gwiazd liczymy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I co tu jest? Gwiazda polarna. O, i tu się zaczyna też mała niedźwiedzica. W ten sposób bardzo łatwo znaleźć tą gwiazdę polarną. Ja wam teraz pokażę, że ona nie obraca się wokół idealnie, tylko też się obraca tutaj, ma swój obrót taki, nie jest idealnie w biegunie północnym, więc przyspieszę. O, widzicie? Ona też robi obrót, może oddalę, będzie lepiej widać. Też robi okrąg, też robi obrót. O. Dlatego ustawiamy na tym zegar. Ja może jeszcze pokażę ten zegar. Odpalimy sobie tutaj. I Optron. Nie, ta klawiatura. Kurwa. I Optron. Zegar. Tylko nie wiem, czy tak znajdę i obcą zegar. Nie, tak nie będzie. I Optron krzyż. Luneta. O, tak. Czy będzie? Nie będzie. Bo to nie jest jakieś mega popularne prowadzenie, więc... Może po prostu wezmę i Optron, wpiszę. Skyglider Pro. O. A zobaczmy przy okazji te możliwości ustawień. O. Takie mamy chociażby możliwości ustawień. Tak jak tutaj wam pokazywałem, dzięki temu jednemu dynksowi bez nie musimy używać przeciwwagi, możemy zamontować samą głowicę i sam aparat. Ale to dla lekkich aparatów, dla małych lustrzanych czy bezlusterkowców. Gdy większy aparat już z większym jakimś teleskopem, no to lepiej użyć z tą prowadnicą. Znaczy z tą przeciwwagą. Możemy też zamontować jak najbardziej teleskop, jest uchwyt do tego, szyna dodatkowa. Do mocowania teleskopu i też sobie, żeby teleskop nam podążał, prawda, za gwiazdami. Można zamontować dwa aparaty spokojnie, jeden z jednej strony, drugi z drugiej strony i na przykład naraz robić na długiej ogniskowej i na krótkiej ogniskowej i te aparaty będą się przeciwważyć, troszeczkę sobie pomagać. Także tak to wygląda. No i zestawik, jaki otrzymujemy, to jest kabelek, prowadzenie, klin, zestaw śrubek, kluczyk, ten dynks właśnie do ta szyna do mocowania na przykład teleskopu, rurka do przeciwwagi, ciężarek przeciwwagi, śruba i jeszcze jest no ten dynks od przeciwwagi i jest etui takie dosyć przyjemne, czy ja je mam na wierzchu? Jest. O. Fajne takie etui, mięciutkie, zapinane na zameczek. No tutaj tych gratów raczej bym nie wkładał, tych obciążników razem z Optronem, ale Optron z klinem wchodzi całkiem spoko tutaj. Więc jest dobrze. A przecież te rurki to nie muszą być nie wiadomo jak zabezpieczone, to można sobie do bagażnika po prostu wrzucić. Ja poszukam jeszcze tutaj. Tu niektórzy jeszcze robią przedłużenia, na przykład jeżeli używają jakichś jeszcze cięższych aparatów i brakuje im jeszcze miejsca do tego, już włączam, brakuje im jeszcze miejsca do przeciwwagi, żeby jeszcze było ciężej. Także tak to wygląda. Można też do urządzenia kupić, na przykład tutaj jest
iPolar, kamerę, gdzie będziemy na przykład mieli wtedy przy laptopie, podłączamy do laptopa program i ustawiamy sobie na gwiazdę polarną już z laptopa, widzimy na kamerce podgląd przez tą kamerkę nieba. No, w każdym razie no, takie rzeczy można już działać na tym prowadzeniu i no, mam nadzieję, że się nauczę. Mam nadzieję, że będzie, kurde, to będę potrafił to wszystko zdziałać i zrobić. Jeszcze szukam tego krzyża, żeby wam tutaj pokazać, jak on wygląda, ale chyba nie znajdę. Ale zrobimy to inaczej. Ja wpiszę Polar Finder. To jest ta aplikacja. Ja dałem za nią 4 zł. Jakoś, o, 4,39. Dobra, to jest dla Optrona. Tak, o. I tak wygląda ten zegar w Optronie. Nie, to nie jest Optrona. Znaczy Optrona jest bardzo podobny, ale nie ma 24, tylko jest 12, tu jest 6. No, te liczby, to one są nieważne. Ważne, żeby był poziom. Tutaj, żeby ten pion był i poziom był idealnie. Wtedy ustawimy sobie, bo czy tu będziemy mieć tą 18 na górze, czy 6, czy cokolwiek innego. Najważniejsze jest po prostu ustawienie tej gwiazdy w danym miejscu, gdzie ta aplikacja pokazuje. To jest najważniejsze. No, patrzę się, czy jest to z Optrona. No tu jest podobne z Optrona. No. Także w Optronie też ustawiamy sobie w te środkowe kółko, nie zewnętrzne. No i z biegiem czasu na tej aplikacji ta gwiazda polarna będzie się przesuwać. Tak, o tutaj. W przeciwnym kierunku co do wskazówek zegara. No, także jak macie ochotę, to kupujcie i będziemy coś działać. Dobra, wracam na czat, bo widzę tutaj się coś podziało na czacie, a ja jestem ślepy jak gadam. Ja to skończyłem czytać. No, jest i Jacuś. O, super Boguś, że dodałeś. Punkt nas naszej skrawką mapie. Dodawajcie. Obiekty DS, tak. No kurde, nie mów mi te DS-y, bo mnie to denerwuje ten Deep Sky. Tylko obiekty głębokiego nieba. Jak to pięknie po polsku brzmi, no. Dobranoc, Justynko. Dziękuję, że byłaś. Trzymaj się. Czy mogę pokazać, o ile się przesunęła polarna od ostatniego prowadzenia? No to zainstalujcie sobie tę aplikację i możecie sobie sprawdzać. Niekoniecznie Polar Finder, możecie sobie ten sam konsol, ona jest darmowa. I sobie ją zainstalować. Była na piątce, a jak jest teraz? Czy teraz jest na piątce? Nie wiem, jak była przedtem. W każdym razie w tej chwili... Czekajcie, bo może mi jeszcze GPS-a nie złapał. Tak, jeszcze GPS-a nie złapał. Musimy poczekać. Bo jeszcze jednak tu na parterze żelbetą w ścianach to jest gorzej. DS, dupa Stasia, kurde, Jacuś. Niech wam będzie. Ja będę używał polskich nazw jednak. Pamiętajcie, kochani, tam o łapkach pamiętajcie, no. Ja zerknę, czy w międzyczasie jak gadałem, bo czasami mam tu mocno przyciszone, czy jakiś patron nie doszedł, albo jakiś donate nie było, którego nie zauważyłem. Nie, patrona nie mamy, mamy tylko Bogdan Mokrzycki doszedł, to wcześniej to zauważyłem. Jeszcze zobaczę na Tipeo. Nie, ostatni był dla psinki od Ani N. Tak. Bardzo, bardzo dziękujemy.
Ojejku, przepraszam. Ola Boga, coś tu kliknąłem. Nie chcę tego. No, dobrze. Już się bałem, przestraszyłem, że transmisję zakończyłem. No to co, kochani? Mamy ponad 2 godzinki live'a. Chcecie, jeszcze mogę chwilę z wami pogadać, ale tu już jak chcecie o czymś pogadać, to musicie do mnie... wiem, że trolujesz Jacuś, to musicie do mnie pisać na tym, tutaj na czacie w tej chwili. Żebyśmy coś pogadali, jakiś temacik zarzucić czy coś. Nie, dalej mi pokazuje piątkę, ale to przez to, że jak widać GPS-a mi nie chce złapać. Na zewnątrz sobie spokojnie złapnę. Dobrze, co ja jeszcze chciałem tutaj zrobić? Aha, kamerkę przystawić, bo potem zapomnę i będzie ta ostrość latać, a mnie to denerwuje. Więc już sobie tą kamerkę przestawimy. Czy tak jest ostro? Chyba ostro. Dobra, wyłączyłem sobie tę automatyczną stałą. Mnie to denerwuje czasami, jak tą ostrość będzie szukać gdzieś tam, to nie jest fajne. Ale dobrze włączyć, jak wam pokazuję. Nie używam specjalnego monitora do obróbki. Używam najzwyklejszych monitorów, tylko że IPS. IPS i z oświetleniem LED-owym, to jest ważne. IPS-y mają bardzo ładne odzerowanie kolorów. Kurde. Ludzie o 5 rano wstają, a ja o 5 rano ostatnio zasypiam. Bo to jest tragedia, mówię wam. Troszeczkę damy niżej tą kamerkę. Oj, on kawałek z tego biurka sięgnę, to szerokie, duże biurko. Może wcześniej było minimalnie przed 5. No w każdym razie to widocznie jest z poprzedniego ustawienia, jakie tam obrałem. Może zapisało po prostu tutaj na mielec, nie? Bo dzisiaj nie chcę znaleźć teraz mi przynajmniej coś tych. No. Tych. GPS-a. Kurde, ja już jestem zmęczony, kochani, no. Już się jąkam. Jak Jurek na Wielkiej Orkiestrze. Kurde, miałem coś w tym roku wystawić na Wielkiej Orkiestrze, jak zwykle mi... Wstyd. Kalendarze też pewnie zrobię od maja do maja, kurde, będzie kalendarz 2020-2021. Ajcie, no kurde, no przepraszam, no ale no nie mam kiedy usiąść na to, nie chcę tego robić na odpierdzie, żeby po prostu zrobić, żeby było. Nie chcę to zrobić najlepiej jak potrafię, no po prostu. I tak pewnie będzie wyglądało jak na odpierdzie, ale przynajmniej będę miał czyste sumienie, że zrobiłem najlepiej jak potrafię. Jak potrafię. To co, kochani, będziemy kończyć w takim razie, bo widzę coś tutaj, cisza na czacie. Ja troszkę zmęczony, ale ładnie, kurde, trzymacie tutaj poziom rozmów dzisiaj. Zobaczmy, jaki był rekord. Dzisiaj było 142 osoby w maksymalnym punkcie na live'ie. Średnia częstotliwości rozmów to są 2 komentarze na minutę. No to przez to, że no jednak mało piszecie, kiedy mówię, a to świadczy o tym, że jednak mnie słuchacie. No. 864 odtworzenia, średni czas oglądania ponad 20 minut i średnie transmisje równoległe, czyli średnia ilość osób na dzisiaj na live to 112. Super, naprawdę, dla mnie to jest bajka, jeżeli chodzi o takie zasięgi. No, trzeba PSEO odsikać, nie? Czy łapki z konkurencji? No i dobrze, nie, no co, ja, Bodziu, ja mam kilku takich ludzi, których wywaliłem z kanału, wywaliłem z grupy. Jest też parę osób, które wywaliłem z Patronite'a, bo mi nie odpowiadały, bo to, wiecie, pieniądze to nie wszystko. Jak ktoś mi nie pasi, to też out. Jak nie jest wyborowy, marodzi, narzeka i ma ciągle pretensje, to tam są drzwi. No. Więc no, jest parę osób, które tam
dla zasady musi tę łapkę w dół dać, ale to dobrze, niech dają. To też algorytmy napędza, no przecież, kierwa. Słuchaj, to jak Marcin Czaroda, to jak słyszysz teorię takiego eksperta, no to wiedz o tym, że to jest kuźwa Janusz, który nie wie, o czym gada, coś przeczytał na jakimś forum, gdzieś dzwonią, ale nie wie, w którym kościele. Naprawdę, to rozśmieszyłeś mnie teraz. Ja to przeczytam. Dzięki za odpowiedź. Bo ostatnio słyszałem, teorię od jednego eksperta, że jak nie masz specjalnie skalibrowanego monitora, to lepiej nie obrabiać, tylko wrzucać JPEG-i prosto z aparatu. Tyle powiem w tym temacie, no kurde, no ludzie to... Dobra, na to już znasz moją odpowiedź na ten temat, no. Owszem, monitor trzeba sobie tam skalibrować, ale to ja na przykład nie kalibrowałem, tylko sobie zrobiłem korekcję barwną do papieru, na którym robię. I tyle po prostu. Z jakim pionem, Boguś? Bo ja chyba jestem nie w temacie, o czym ty mówisz. Aż mnie czoło teraz piecze, kiep. Dzięki, Jarku, wielkie dzięki. Trzymaj się. Zaraz to kudłate. O, kudłata przyszła, leży teraz pod... O, wiesz, że o niej mówimy. Tak, już staję. Pozdrowienia tu masz od Arka. Tak, ogłaskamy cię, tak. No, dzięki, Jarku. Idealne zakończenie. Słuchajcie, powinniście chyba robić te jakieś screenshoty albo jakieś gify nagrywać, jak ja takie rzeczy robię, które będą jaja potem na Instagramach czy gdzieś. Ekspert Boguś nie musi aparatu kalibrować, on nie musi nic zrobić, bo on ma lustrzankę za pewnie 30 parę tysięcy złotych. I takie aparaty, one się same kalibrują, to panie tam nic nie robisz, tylko przycisk, a nawet kuźwa leka, o, przycisku nie przyciskaj, tylko zrobisz tak, i już robi zdjęcie. Kierwa. No cześć, Janeczku, cześć. Jest ze mnie, no spędzi. Pewnie znowu bieżona w kurzy. A nie wiadomo, czy on w ogóle ma sprzęt jakiś. O, Lidlaczka dostałem. Bawić się. Dobranoc, Dino. Trzymaj się. Miłej nocki, miłej pracy. Ha, memem chciałbyś. Ja jestem memem. Popatrz się na mnie. No. Trzymaj się, Janek, trzymaj się. Dobranoc. Darku, no jest wiele sposobów, jak zrobić taką korekcję barw do papieru. Jak, ja ci powiem, jak ja to zrobiłem i to naprawdę ty, wszystkie eksperty mnie wyśmieją. Od tego, jak to jest Januszowe, jak to jest nieprofesjonalne i w ogóle... Po prostu zarzuciłem sobie profil papieru na powiedzmy Lightrooma i Photoshopa. Obrobiłem już parę zdjęć w różnych wariantach barwnych, takie można powiedzieć pliki referencyjne sobie zrobiłem. Też sobie wydrukowałem takie różne odcienie szarości, znaczy nie wydrukowałem, zrobiłem sobie zdjęcie takich różnych odcieni szarości. Jako, że ja robię 99% moich zdjęć na papierze Fuji Silk, to jest papier taki matowy o fakturze plastra miodu, bardzo fajny, bardzo wytrzymały, ładnie oddający barwy, zainstalowałem sobie ten, pobrałem sobie po prostu z mojego mini labu, na którym robię, a ja pracuję na przestrzeni Adobe RGB, bo ta Chromira, na której wywołuję zdjęcia, mini lab Chromira, to ona obsługuje przestrzeń Adobe RGB. Więc zrobiłem sobie i w Adobe RGB, i w sRGB takie pliki referencyjne. Zarzuciłem ten profil sobie w Lightroomie i w monitor tego papieru, profil barwny i w Photoshopie.
Otworzyłem sobie już te obrobione pliki. Oczywiście zdjęcia bez korekcji wywołałem sobie. Trzeba powiedzieć, że proszę zrobić bez korekcji. Wywołałem sobie na tym papierze, w tym jednym labie, w którym robię. I po prostu... Naturalne, dobre oświetlenie. Patrzę na zdjęcie, patrzę na monitor i widzę tak, za dużo czerwieni. Mniej czerwieni na monitorze, przyciskami na monitorze, bo lepiej przyciskami jak programem. Za dużo zieleni. Pych, pych. Tu troszkę więcej kontrastu powinno być, a może mniej kontrastu. I tak sobie porównałem i sobie taką średnią ustaliłem. I naprawdę jestem zadowolony, bo tak jak obrobię, to w 90-95% mam na papierze, tak jak mam na monitorze widzę. To trzeba by też wziąć pod uwagę takie różne aspekty, jak na przykład to, że... Przepraszam. Na papierze widzimy światło odbite, a nie światło, a monitor daje światło, monitor jest źródłem światła, a papier odbija światło od źródła światła. No i zapisałem sobie ten profil na monitorze, też taki troszeczkę sobie takie porobiłem już potem programowo, mam pozapisywane te profile i na przykład jak zmieniam sobie papier, bo na przykład chcę zrobić na metaliku, no to sobie tylko włączam metalik, no ustawiam sobie metalik, tam profil na, powiedzmy, w Lightroomie, włączam sobie metalik, tutaj tą korekcję barwną monitora, jaką sobie przeprowadziłem i mam mniej więcej tak jak chciałem. Tylko, że ja to po prostu mogę coś takiego robić, bo ja robię tylko i wyłącznie w jednym labie, u mnie na miejscu, który jest moim zaprzyjaźnionym labem, w którym pracowałem, w którym mam bardzo fajne zniżki, do którego dalej mogę sobie iść powywoływać samemu, zdjęcia porobić. I naprawdę jakościowo jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie, bardzo się starają, zresztą oni wiedzą już, jak mi co mają robić, a jeżeli coś mam nie tak ze zdjęciem, to mam zaraz telefon, czy z albumem dla klientów, mam zaraz telefon, Grzesiek, słuchaj, poprawi ci to, bo to źle wygląda, coś źle zrobiłeś, albo czy to tak ma być, na przykład jak robię fotoobraz, bo tutaj stracisz, bo to musimy zawinąć 4 cm zdjęcia na Blade Rama, nie, na podobrazie, mówię, tak, wiem, dobra, spoko, wiesz, no to jest cacy, nie, także u mnie już to tak to wygląda. Jerzy Samuraj, jak najbardziej będę robił dwie klatki i będę podmieniał po prostu albo niebo, albo dół zdjęcia, to co jest statyczne, nieruchome, to będę podmieniał, no innej możliwości nie ma, no chyba, że będę robił obiekty głębokiego nieba, no to wtedy, wtedy nie jest to konieczne. No, u mnie, Dareczku, właśnie tak to wygląda, a to jest taka chałupnicza metoda, ale jeżeli się ma jakiś zmysł, jakiś gust i się widzi te kolory, prawda, no to też można sobie je porównać, można to zobaczyć. Kuźwa, a że tam będzie jakieś tam odchylenie, nie wiem, 5 stopni na, czy 5% na RGB, na której ze składowych, no to przecież to jest kuźwa niezauważalne, no. No też to trzeba być, nie wiem, jakimś onanistą, żeby robić takie rzeczy, jak to przecież jest niezauważalne. A najlepsze jest to, mi się śmiać, jak fotografowie ślubni. Kupują sprzęty, kupują obiektywy, kupują nie wiadomo co, lustrzanki, kuźwa, o, nie wiem, 30 EV rozpiętości, to dalej, nie ma jeszcze chyba takich nawet, nie wiem, moja ma 14,3 albo 14,8, chyba 14,8, a D600 ma chyba 14,3, nieważne, rozpiętości tonalne, tylko po to, żeby potem pierdzielnąć jakiegoś preseta, gdzie nie wiem, ryj jest kuźwa pomarańczowy, brązy jakieś, kurde, w cieniach, na krzywych, światła ściągnięte, że łącznie z kiecką niebo, wszystko jest szare, bo to się ludziom podoba. No to ja... O! S9 Plus, stary, ale jary, bardzo ładne zdjęcia zrobię, takie przez Instagrama puszczę i będzie to samo. Także to tak to jest, jeżeli chodzi o takich znawców. No ja na przykład, Darku, nie mam dostępu do kalibratora, nie mam zamiaru kupować kalibratora i nie mam zamiaru kupować żadnego monitora typu EIZO, ani monitora typu, ani żadnych kalibratorów i tego typu rzeczy, bo uważam, że jest to do dupy.
Nawet jeżeli bym robił na składy drukarskie i będę robił, to też nie będę kupował, bo nawet nie wiecie, ile na przykład jeżeli się drukuje coś na offsecie, nie wiem, pocztówki chociażby, możecie wszystko ustawić idealnie, ale wystarczy, że będzie, kurde, drukarz farbę źle pomiesza, już będzie albo użyje innej farby niż zwykle i już niebo będzie lekko fioletowe na takich pocztówkach. No. Tak to wygląda. Albo lakier UV czy folia laminatorską, którą się używa do laminowania pocztówki z jednej strony, bądź dla kierowania, no zależy jaką się wybierze, też będzie źle wymieszany, albo będzie stary i będzie lekko żółty, już totalnie kolory powali. Także no, to jest temat rzeka, jeżeli chodzi o kalibrację. Z kalibracją to jest tak, że naprawdę, o, mam teraz tutaj światło ciepłe, żółte, o, z lampki. Jeżeli bym teraz tutaj skręcił żarówkę nie 4000 kelwinów, tylko na przykład 6000 kelwinów i miałbym to światło bardzo zimne, no to ja już powinienem monitor przekalibrować tak naprawdę, bo moje postrzeganie barw dostosowuje się do otoczenia. My mamy automatyczny white balance w oczach. My nie mamy stałego postrzegania barw. Nasze oczy dostosowują się do postrzegania bieli, łącznie do warunków, jakie są. To jest automat. Więc jeżeli będę miał na przykład te zimne światło, to ja już będę całkowicie inaczej barwy postrzegał na monitorze, niż wezmę je, odpalę na przykład na drugi dzień za dnia, gdzie będę miał światło dzienne, na przykład pochmurne w domu. No, także no, tak to wygląda, więc no, to jest za każdym razem to jest sama kalibracja taka prawidłowa, prawdziwa, skrupulatna, to jest bardzo, bardzo, bardzo obszerny temat i temat rzeka. A jak ja widzę ludzi na internetach, którzy zaczynają przygodę z fotografią, już chcą kupować monitory za 6 czy 8 tysięcy złotych, bo ktoś im tak powiedział, no, tyle w temacie, przepraszam, ale u mnie na kanale są takie luzy, ja nie będę sztywno tutaj siedział, ale to tyle w temacie, jeżeli chodzi o kalibrację, no. A dzisiaj ładnie zdemaskowałem oszustwa hardware'owe Sony. Ale nie będę o tym mówił. Po prostu jak pięknie wywala bandingi, bo ma czasami problem z usuwaniem małych szumów kolorowych. No ja, Jareczku, nie drukuję zdjęć, ja naświetlam na papierze światłoczułym. Dla mnie drukowane zdjęcie to nie jest zdjęcie, no to takie. To można ewentualnie do książki czy kalendarz, no to wiadomo. Ale jeżeli mam mieć zdjęcie, no to tylko papier fotograficzny dla mnie. Bo to jest ta magia taka w tym, takie coś jest dalej, jeszcze z tego analoga takiego, no dla mnie tylko papier fotograficzny. Dokładnie, Boguś. Trzeba by zasłonić idealnie okna, używać cały czas takiego samego światła, cały czas o takim samym natężeniu i za każdym razem, jak wejdziesz do takiego pomieszczenia, odczekać przynajmniej 20-40 minut, aż oczy i mózg się przyzwyczają do postrzegania danych barw. A i tak nie będziesz robił idealnie, ponieważ samo twoje postrzeganie barw to jest proces bardzo psychiczny, to jest bardzo złożony proces psychologiczny. To nie tylko jest chemia i neurologia, ale to też jest psychologia. Inaczej postrzegamy barwy, gdy jesteśmy smutni, całkowicie inaczej postrzegamy barwy, gdy jesteśmy radośni, jeszcze inaczej postrzegamy barwy, gdy jesteśmy pod wpływem, nie wiem, alkoholu, czy środków psychoaktywnych, czy czegokolwiek tam. Także no, to jest temat rzeka. Na temat psychologii muszę trochę wypowiedzieć, bo akurat na psychologii reklamy miałem troszeczkę o postrzeganiu barw. No ale nie będę tym motał, bo to wam się tu do niczego nie przyda. No, w każdym razie, jedynie co wam się może przydać, to co wam polecę. Jeżeli robicie jakąś serię zdjęć, obrabiacie, na przykład, nie wiem, plener fotograficzny, czy jakiś reportaż i robicie to, to starajcie się robić całą serię i naraz, jednego dnia, za jednym razem, jednym ciągiem, nawet z jakimiś krótkimi przerwami.
wtedy wszystko się będzie wam ładnie, barwnie zgadzać. Bo jeżeli przyjdziecie i drugiego dnia będziecie chcieli robić to samo, nawet jeżeli sobie zrobicie preset, skopiujecie te ustawienia, zarzucicie na następne zdjęcia drugiego dnia, to i tak drobne korekcje, które będziecie robić, będą to inne korekcje i inne barwy, niż robiliście dzień wcześniej, bo po prostu danego dnia będziecie inaczej postrzegać światło, inaczej postrzegać barwy, jak postrzegaliście dzień wcześniej, ponieważ będzie inna chemia w mózgu działać. No tak to, tak to troszeczkę wygląda z tej strony. Także polecam robić sobie ciągiem. W sensie, na przykład robicie reportaż i albo, nie, może, nie wiem, plener. I robicie plener za dnia, wycieczka, powiedzmy, to jest za dnia, potem jest o zachodzie słońca i potem ewentualnie jeszcze parę zdjęć nocnych, nie? No to jak sobie robicie, to starajcie się robić tak, zdjęcia za dnia naraz sobie zrobić, potem możecie sobie zrobić przerwę 2-3 dni, obrobić zdjęcia o zachodzie słońca, albo wszystkie naraz, albo po prostu robić sobie seriami, te, które są bardzo podobne i są zrobione w bardzo podobnych warunkach do siebie i podobnej porze. Chodzi tu o warunki oświetleniowe i tego typu rzeczy. Ale naprawdę, Marcin Czaroda, tak jest. Pójdziesz do kibla, wystarczy, że będzie na przykład światło innej barwy zastosowane, albo światło żarowe, a ty pracujesz przy świetle LED-owym, to będziesz musiał poczekać, żeby się twoje oczy przyzwyczaiły, bo już inaczej będziesz postrzegał barwy. No tak naprawdę, no tak to naprawdę wygląda. Dobranoc, Michał, trzymaj się. Teraz zauważyłem, że pisałeś. Dobrze, kochani. 2,5 godziny. To jest jedna część Titanica. Nawet więcej. No, nieważne. Bardzo wam serdecznie za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli się podobało, to pamiętajcie o subskrypcji, o dzwoneczku przy subskrypcji. No i oczywiście o tej nieszczęsnej łapce w górę. Oczywiście zapraszam na moje wyborowe warsztaty. Zapraszam do wsparcia kanału poprzez Patronite'a albo bezpośrednio jakimiś donate'ami. Bardzo wam serdecznie dzisiaj dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję dzisiaj wszystkim dzisiejszym donate'owiczom. Każdy grosik się przyda. Jak widzicie, dużo inwestuję, nic się nie marnuje. No, także co obiecam, to kupuję. Kurwa, wiersze. No, trzymajcie się, kochani. Bardzo wam za dzisiaj dziękuję. Dobranoc, wyborowego weekendu wam życzę i fajnej pogody na zdjęcia. Wszystkiego kadrowatego. Pa, pa.